Podcast Spod Bariery. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Marcello, a ze mną dzisiaj siedzi Ksen. Aleś mnie zapowiedział. Także no, witamy podczas naszego kolejnego podcastu. Nagrywamy ten wstęp drugi raz, bo jak się okazało, kolega tutaj nie zdawał sobie sprawy, że poprzedni, który nagrywaliśmy, był, że tak powiem, testowy. No i musimy nie, to dograć. Ty nie złapałeś, że ja już zacząłem i ty se kurde siedzisz i zamiast pracować, to nie wiem, lulki palisz. Mój kolega makaroniarz się za bardzo odpalił na początku i walnął takim elaboratem, że to musiałem wyciąć po prostu. Tego nie można było puścić w eter. Także tak, witamy na kolejnym podcaście. Tu mamy dobre wieści dla was, jeśli lubicie nasze podcasty, bo to nie jest ostatni. Jeszcze w przyszłym tygodniu będzie was czekał kolejny. Mianowicie, no jeśli nie podobają wam się te podcasty, uważacie to, że troszkę pieprzymy głupoty 3x3, co jest poniekąd prawdą, to no niestety, ale będziecie musieli jeszcze chwilę przecierpieć. Wiesz, to już jest trzeci podcast, więc myślę, że ci, którzy nie lubią tych podcastów albo mają je w dupie, to i tak już tego nie odpalą, już tego słuchać nie będą. Raczej ci, co tutaj są, to albo są nowi, albo chyba im się jednak podoba to nasze pieprzenie. Znaczy wiesz, często się można spotkać coś takiego, że gościu odpala jakiś filmik, napisze po prostu kijowy komentarz w stylu Jezu, ale gówno, da łapkę w dół i wyjdzie, nie? To jest jakby... A i tak się będzie liczyć jako, wiesz, wyświetlenie, więc no, możesz powiedzieć... Ty już zarobiłeś, co miałeś zarobić. A to w ogóle słyszałeś o tej akcji? To taki mały off-top, że właśnie YouTube coraz bardziej forsuje to, żeby zablokować całkowicie reklamy? No choćby dzisiaj, jak próbowałem obejrzeć sobie kilka filmików, to mi za każdym razem wyskakiwała informacja, żeby wyłączyć reklamy, ale zauważyłem, że jak się po prostu tą informację wyłączy, to i tak ma to w dupie i można gnąć dalej. Ale fakt jest faktem, że się adblocka rzucają, no. O, to właśnie chciałem do tego nawiązać, bo generalnie to ostrzeżenie to no nie jest tak, że po prostu hehe, jestem cwany, wyłączyłem, to działa. Po prostu to się będzie pojawiać przez jakiś czas, a jeśli ty dalej będziesz to wyłączał, ten komunikat, no to cię z tego co się dowiedziałem, to po prostu ci YouTube zablokuje możliwość odtwarzania filmów po takim czasie. No ale co, permanentnie? Tak, tak. Znaczy, no nie na zawsze, jak wyłączysz adblocka, wtedy ci odblokują możliwość, ale jeśli dalej z adblockiem będziesz oglądał, no to po prostu ci zablokują odtwarzanie filmów. Czyli to już ten moment, kiedy YouTube zaczyna zmuszać wszystkich do kupowania premium. Albo premium, albo bez adblocka. I powiem ci szczerze, z perspektywy twórcy, mimo że no dla mnie w pewnym sensie jest to dobre rozwiązanie, bo jakby no ja zarobię więcej, tak jestem całkowicie przeciwny temu, bo ty teraz... No jesteś zmuszony do oglądania jakichś gówno reklam i co z tego, że twórcy zarobią znacznie więcej teraz, jak no to jest troszeczkę takie wchodzenie troszeczkę z buta w tych ludzi, nie? Jak ktoś nie chce oglądać reklam, to niech nie ogląda, a też biorąc pod uwagę, że na przykład sobie idziesz na kibel, żeby sobie otworzyć jakiś film, nie wiem, masz posiedzenie 15-minutowe i wiesz, obejrzę sobie ten filmik, nie? Oglądasz te reklamy przez pół minuty, a się okazuje, że filmik jest kiepski, na przykład jeden z moich, nie? No to sobie chcesz przełączyć i znowu kolejne reklamy i wiesz, no i siedzisz w tym kilu 15 minut, a 3 minuty oglądasz reklamę, no daj spokój, to jest kiepskie. Problem jest taki, że ludzie nie chcą oglądać tych reklam i to wkurwia zwyczajnie. Choćby, słuchaj, to jest podcast, to zapomnieliśmy może znowu powiedzieć, ale już w czwartym podcaście już będę pamiętać. Proszę pamiętać, my tu przeklinamy, więc ludzie, młodsza widownia, nie jest to w 100% podcast dla najmłodszych, bo tu przeklinamy. Ale to ci powiem w ogóle ciekawostkę, że jak patrzyłem sobie ostatnio na statystyki, to bodajże 30% zarobków moich to jest z YouTube Premium tak naprawdę. Więc ja myślałem, że tego nikt nie bierze, a jednak ludzie biorą i teraz będą z tego, co się orientuję, brać jeszcze chętniej, bo no nie będą mieli wyjścia, nie? Nie, no ja gdzieś też słyszałem, że ludzie kupują tego premiuma, no ja osobiście tego póki co nie mam, ale zobaczymy. No ja też podejrzewam, że jak zmuszą i dokręcą śrubę, no to pewnie... Nie wiem, ile to kosztuje, ale no zobaczymy. No to będzie coś jak Spotify, nie? Że każdy to będzie potem i tak musiał jakby tą subskrypcję kupić, jeśli chce korzystać w pełni, a nie słuchać głupot albo reklam, nie? No takie czasy nastali. Ale w każdym razie, bo my tak zaczęliśmy, kurwa... Ale nie zupełnie, kurwa, nie o tym, co powinniśmy. Ale off top z początku. Off top powiedziany, ludzie wiedzą, że dzieci proszę nie zabierać na te podcasty, bo się przeklina, no to możemy chyba zacząć. Dla tych, co nie oglądali poprzedniego podcastu, nie wiem jak powiedzieć, żeby nie brzmieć jak prymityw bez czytania książek. Dla tych, co oglądali nasz poprzedni podcast, raczej tego mówić nie muszę, ale dla nowych... My robimy teraz serię trzech obozów, już był obóz na bagnie, dzisiaj będzie nowy obóz i my sprawdzamy te obozy pod 5 kryteriami. Kryterium numer 1 to jest lokalizacja obozu, objaśnienie obozu oraz
przedstawienie pokrótce osób go zamieszkających. Drugi element to jest ekonomia obozu względem całej kolonii. Trzecie to jest pancerze i rysztunek, jaki mają, no właściwie pancerze, no bo o broniach nie mówimy, ale no pancerze osób, które tam noszą, no osoby, które noszą te pancerze tam w tym obozie, ale się kurwa zapętliłem. Czwarta to jest wartość bojowa, morale i motywacje członków danego obozu. I ostatnie to jest taki króciutki scenariusz, taki mocno już, co by było, gdyby na przykład, gdyby Gomez upadł, se głupi ryj rozwalił, a Blizna stwierdził, że Riordan mu wisi dwie dychy i trzeba jednak najechać, kurwa, nowy obóz pełną parą i zrobić pełne oblężenie, kurwa, jak w tych wszystkich fantazy oblężeniach, w których wszystko się robi, tylko nie to, co powinno, czyli oblega się i zakłada ludzi głodem. Będziemy szukać jakiejś logiki, będziemy gdybać, będziemy gestykulować przed ekranami, tak jak ostatnio kolega robił cudzysłów palcami i nikt tego nie widział, także no, czeka nas wiele ciekawych teorii, będziemy gadać też głupoty, jakby na to jesteście raczej gotowi. No i co? No i można przechodzić do pierwszego etapu. No więc tak, patrząc się na mapę, to przyjmując perspektywę, że tak jak patrzymy teraz na mapę, góra to północ, a dół to południe, no, to nowy obóz znajduje się w zachodniej części kolonii, leciutko już przechodzący w zachodnio-północną część kolonii, ale dla generalizacji powiedzmy, że na zachodniej części kolonii. Czyli przeciwstawienie do obozu na Bagnie, który jest na wschodzie. Gdzie jest omawiany, no to już powiedziałem, ale jeszcze można, warto zaznaczyć topografię terenu. Przede wszystkim jest to teren górzysty, znaczy górzysty i wyżynny, tak? Bo jednak mamy tam góry, mamy wydrążony cały obóz w potężnej jaskini i mamy źródło, z którego wybija nam rzeka, tak? Co tam tama jest przecież postawiona. Można o tym obozie powiedzieć. Aha, i obóz jest... Do obozu prowadzą dwie drogi lądowe, ale z racji, że ostatecznie łączą się one przy głównym wejściu, to można powiedzieć, że prowadzi jedna droga lądowa, ale też jak później się dowiadujemy w fabule, jak gra postępuje i odkrywamy kolejne rzeczy, zaistniałości fabularne, to istnieje jeszcze droga górska przez ukryte przejście. I tutaj może jeszcze zanim Ksen przejmie pałeczkę, jeszcze chciałbym dodać, że podczas omawiania szczególnie tych ostatnich, na przykład tych scenariuszy oblężeń czy coś, ja specjalnie wszedłem do Gothica, żeby sobie pobiegać po całym tym obozie i wszędzie tam, gdzie moja postać jest w stanie wejść, tak jak zwykły NPC, bez żadnego fikołkowania i używania kodów, tylko po prostu zwykłe idę do przodu, ewentualnie wskakuje na skałkę, to ja to traktuję jako, że z punktu widzenia topografii, że każdy mógłby tamtędy przejść, bo na przykład mamy rzekę, która wychodzi bocznym wylotem z nowego obozu i ja jako postać jestem normalnie tamtędy w stanie przejść bez nawet moczenia buta, to też traktuję to jako, że każda osoba, gdyby to był prawdziwy świat, byłaby w stanie tam przejść bez w ogóle wchodzenia do rzeki. I to chyba tyle. Może ty byś coś powiedział, bo tak pierdolę już od dobrych kilku minut, już pewnie ludzie część zdążyła już podcast wyłączyć. No mam nadzieję, że tak nie było i nie wyłączyli. W każdym bądź razie, jak sobie tak teraz kminię o tej całej topografii, no to nowy obóz jest moim zdaniem chyba, paradoksalnie chyba jednym z najlepszych, bo on jest całkowicie wystarczalny pod względem chyba pożywienia, nie? Bo generalnie oni sami produkują to żarcie, więc jest pod tym względem spoko. No i mają przede wszystkim dostęp do bieżącej, do czystej wody, tak? Bo to jest woda górska. Tak jest. Więc generalnie pod tym względem topografię mają genialną. Nie dość, że mają kopalnię zaraz obok siebie. Pomijając ten fakt tego najazdu, że tam znaleźli jakieś tam wejście tam do nich, ale o tym pogadamy później, to mają genialną tą topografię, no bo zabezpieczoną mają kopalnię, mają własne zasoby żarcia, nie muszą się martwić jakimiś wymianami. I co ciekawe, mają dostęp do bieżącej wody, czystej, więc pod tym względem, porównując ich do każdego innego obozu, no to są mega wygrywami w tym momencie. Znaczy wiesz co, z tym żarciem to bym nie przesadzał, bo ile tego ryżu oni mogą naprodukować, tam podejrzewam, że ten ryż nie zaspokaja w 100% wszystkich potrzeb do jedzenia, ale na pewno jest to, tak jak mówisz, na pewno jest to duża przewaga nad innymi obozami, że nawet gdyby każdy miał wpierdalać 1/4 miski ryżu dziennie, no to jednak będzie
będzie ten ryż. No ale generalnie oni się chyba też zajmują głównie też... myślistwem i łowiectwem, tak. Ale no właśnie, o to mi chodzi, że chyba nowy obóz chyba głównie się tym zajmuje, nie? No i oczywiście kradzieżami, tak, no bo oni napadają na przykład na karawany starego obozu. To umówimy szerzej w ekonomii, jak to się tam, wiesz, ustawia względem innych obozów. To, co to jest jedno, ale to, czym się jeszcze zajmuje, no to fakt jest faktem, że zajmuje się też wydobyciem, tak, no bo na przykład nie mówiliśmy tego przy obozie na bagnie, bo nie mają, tutaj dobrze powiedzieć, że mają kopalnie, więc zajmują się też wydobyciem. Nie wiem, czy to warto jakby brać pod uwagę, bo samo wydobycie wydobyciem, ale oni tego nie używają jakby w kontekście waluty, nie? Wiadomo, co z tym robią. Nie używają, ale gdyby, to moglibyśmy kiedyś pociągnąć jakiegoś podcasta na tak zwane teorie, co by było, gdyby ktoś wpadł na inny pomysł, ale tu mogę tak na szybko powiedzieć, że oni wpadli na taki pomysł z magami wody, że trzeba zebrać kopiec i go wypierdolić w powietrze, ale na przykład gdyby ktoś inny na przykład powiedział, że jednak jebać ten kopiec na zasadzie, że nie wypierdalamy go w powietrze, to mogliby zrobić tak, jak jeżeli ktoś kiedyś grał w Wiedźmina Wojnę Krwi, to tam zajebiście to było powiedziane, jak wchodzisz do Mahakamu i rozmawiasz z krasnoludami, dlaczego u niej się handluje takimi żetonami, a nie prawdziwymi pieniędzmi i wszystkie te pieniądze i złota i kruszce są zbierane w sejfie, to na chuj one, skoro ich nie wydają? A gość mówi, no przecież to proste. Jakby nam któryś z was próbował podejść z armią pod Mahakam, to my w 5 sekund otwieramy korek, wypierdzielamy całe to złoto w dół strumieniem i rozpierdalamy wam gospodarkę w 5 sekund. Przemyślane, nie? No więc tutaj myślę, że nowy obóz też by mógł wtedy tak zrobić, że gromadzić tyle tej rudy, jakby nagle Gomez zaczął skakać, to w 5 sekund mogliby wywalić na całą kolonię taką ilość tej rudy, że ruda by tak jakby wewnątrz kolonii straciła na wartości. No czy ja wiem, czy by to dało radę, no pomyśl sobie, że stary obóz faktycznie jakby jest w tej sytuacji i nowy obóz wypierdala, tak jak mówisz, tą rudę, no to w tym momencie oni po prostu to biorą, no i ekonomię wewnętrzną by to zniszczyło wewnątrz bariery oczywiście, ale po prostu stary obóz by sobie to po prostu wziął i więcej królowi wysłał i dostaliby więcej jakby fantów za to, nie? Mogliby nawet przekupywać strażników. Jestem pewien, że jakby takiego Bladuina wzięli na stronę i powiedzieli mu, stary, dostaniesz 2 kafle rudy tu i teraz, żebyś tylko przeszedł na naszą stronę, to myślę, żeby się 5 sekund nie zastanawiał. No, a z drugiej strony, ile jest warty taki pod względem moralnym taki żołnierz, powiedzmy, nie? Przekupiony. Nie chodzi o to, chodzi kurwa o to, żeby przeciwnika pozbawić mięsa. To już jest inny aspekt podcastu. No ale jeszcze trzeba, bo tak, bo my mówiliśmy, o czym się zajmuje, gdzie się omawiamy, a jeszcze jest, kto go zamieszkuje. Gdy rozmawialiśmy o obozie na bagnie, tam było, że w zasadzie zamieszkuje go każdy. A kto zamieszkuje nowy obóz? Też można powiedzieć, że praktycznie to nie ma znaczenia. To też jest taka mieszanka dosyć specyficznych ludzi, ujmijmy to. No bo biorąc pod uwagę fakt, że na przykład dobrym członkiem, dobrą osobą, która jest do przyjęcia tam, to jest właśnie jakiś złodziej, nie? A wiesz, złodziej moim zdaniem nie jest jakimś taką wygbitną jednostką, nie? Tak, ale mi chodziło o co innego, że zobacz, w obozie na bagnie wszystkich przyjmują, a w nowym obozie właśnie, jak sam powiedziałeś, głównie przyjmują ludzi, którzy potrafią sobie poradzić, albo właśnie są jakimiś złodziejaszkami. Do kolonii wpadali wszyscy, tak? Do kolonii wpadł zarówno ten, kto kogoś zamordował, jak i ten, kto nie zapłacił podatków. W takim na przykład obozie na bagnie zarówno jeden, jak i drugi zostanie przyjęty i będzie na równi jako nowicjusz, a później ewentualnie może jeden, drugi zostać guru albo strażnikiem. A na przykład w takim nowym obozie ten, który zamordował i nie będzie miał skrupułu, żeby komuś spuścić w pierdol i walczyć o swoje, dołączy i będzie rankapować. Taki właśnie cieplaczek, który w zasadzie nic nikomu złego nie zrobił i został wpieprzony, bo po prostu takie było prawo, no to znając życie, co najwyżej będzie zapierdalać na porach ryżowych i dostawać codzienny wpierdol od lewusa. No niestety tak to wygląda. Powiedziałbym, że nowy obóz jest zamieszkiwany przede wszystkim przez szemranych typów i takich, którzy, no i ludzi generalnie takich trochę wymaga, takich, których życie trochę zgnoiło, ale byli na tyle cwani, żeby to wykorzystać później na swoją korzyść. No i mamy jeszcze generała Lee, który na pewno jakąś część tych prawych, tych nie Szumowin, wziął ze sobą, tylko że oni założyli, tylko że oni zostali najemnikami, a wiemy, to będziemy też omawiać w dalszej części podcastu, że tak jak w obozie na bagnie mamy kasty, jest jasno podzielona hierarchia taka religijna, bo nie mylić tego z hierarchią taką jak na przykład w starym obozie, to nowy obóz to jest trochę takie, to jest tak jakby dwa obozy w jednym. No tak, bo jakby nie było, no to jest takie troszeczkę grupowisko różnych dziwnych ugrupowań,
ale też warto sobie wspomnieć w tym miejscu o tym, że troszeczkę, no nie jest to chyba jakoś tak, wiesz, stricte powiedziane, ale tak jak mówiliśmy o tym, co, kogo przyjmują od tego obozu, no to ja mam wrażenie, że w starym obozie nie liczy się spryt i tak bardzo, no wiadomo, tam jest Rączka i tam jest Diego, ale generalnie w starym obozie chyba jest bardziej właśnie na piedestał wrzucona siła, wytrzymałość, takie właśnie aspekty, a właśnie z drugiej strony nowy obóz właśnie na piedestał wrzuca takie właśnie jak spryt, jakieś właśnie takie umiejętności typowo złodziejskie, jakaś tam, no powiedzmy, szybkość, takie właśnie rzeczy. No wystarczy przytoczyć tego gościa, co nas uczy akrobatyki, no to wiadomo, nie? Booster! Booster, tak jest. Czy wiesz co, ja ci powiem, tutaj mam przed sobą nawet cytat z Goticzka, jak gadasz z jednym ze szkodników, to jest tak jakby, to jest dialog z losowym NPC-tem, nie imiennym NPC-tem, to możesz go zapytać, czym się zajmują szkodnicy. To jest odnośnie tego, co ci mówiłem, że szkodnicy tak jakby to jest jakby obóz w obozie, nie? To on odpowiada tak. Rozpoczynam cytat. Krety wydobywają rudę, najemnicy ich pilnują, a my, szkodniki, patrzymy im wszystkim na ręce. Koniec cytatu. No to troszeczkę się nie kali z tym, co mówić wcześniej, nie? Bo szkodniki jednak powinny być poniżej najemników. Tak, ale to jest to, co NPC ci odpowiada, gdy go pytasz, kim są i co robią w tym obozie. To jest cytat z gry. Czyli można powiedzieć, że się troszeczkę uważa za lepszego niż w rzeczywistości jest. No czy generalnie tu myślę, że to bardziej podchodzi pod to, że tak jak mówiłem, najemnicy stricte pracują dla magów razem z Lee, który trzyma ich w dyscyplinie takiej wręcz żołnierskiej i ma jakąś ideę, a szkodniki Laresa, to jest, Lares dobrze wie, kim zarządza, to nie jest inteligencja, to nie są ludzie prawi, to nie są ludzie z honorem, tylko to są ludzie, którzy są na zasadzie, idźcie się nawalać po mordach, idźcie sobie nawzajem podkradać rzeczy z chałupy, bylebyście, jak wam powiem, że macie iść obrabować karawanę, to po nią pójdziecie, a co sobie robicie poza tym, to już mnie nie interesuje, byle żeby był jako taki porządek w obozie i żeby nikt do ogniska nie szczał. Tak, i żebym potem nie musiał się Li tłumaczyć z tego, że ktoś komuś ryżówkę podpierdolił, nie? Zresztą nawet to jest też śmieszne, zauważyłem, że w angielskiej wersji językowej Gotika oni są przetłumaczeni jako rogues, czyli łotry za kapiory. No mam przed sobą lekki strój szkodnika, English version light rogues dress. No to znaczy tak, ja nie mówię, że teraz jakby źle mówisz, tylko no nie pasuje mi to łotrzyk tak do nich. To jest jednak... Ja wiem, jak weźmiesz takiego mordraga, który najpierw okradał stary obóz, a potem wracał tam i sprzedawał to, co im podpitolił. To nie jest łotrzyk, to jest skurwysyn. Kurwa, a jakie cechy muszą przyświecać tobie, żebyś został przyjęty mianem łotrzyka? Przeprowadzanie babci przez ulicę? Nie wiem, nie jestem z tego środowiska, więc nie jestem w stanie tego określić. W nienawiści do Gomeza tak zostałem wychowany. Nie, właśnie ja za Gomezem całe życie, to jest mój ziomal. Jak to było, ja bym musiał kupić miejsce na arenie pod dachem. Siedzące. Ale tam się nie siedzi, tam się stoi i kibicuje. Aha, a tak mówię, to chciałem powiedzieć, że Gomez to stara kurwa, że tam ten Karim napierdoli wam tego Kirgo. Słuchaj, polna bestia pierdolona. Goblinie za fajna. Tym miłym akcentem kończymy pierwszy etap. Klap. Timestamp to będzie. Tak, drugi aspekt to jest ogólna ekonomię taką stricte osób zamieszkających. Jak mówiliśmy w poprzednim podcaście, obóz na bagnie był bardzo bogatym obozem, wbrew pozorom, ale tego bogactwa w ogóle tam nie było widać, bo w zasadzie całe bogactwo trzymał Iberion, tak de facto, i ewentualnie jego guru z kilkoma strażnikami świątynnymi. Tutaj sprawa ma się trochę inaczej, bo z perspektywy ekonomicznej to powiedziałbym, że nowy obóz stoi najgorzej ze wszystkich obozów, bo tak naprawdę jest w 100%, bo ja odsuwając teraz aspekt żywności i wody, to jeżeli chodzi o całą resztę, tak, o dobra, o jakieś tam, nie wiem, narzędzia, rzeczy życia codziennego, to nowy obóz jest w 100% uzależniony od starego obozu, a konkretnie od karawan, które oni ściągają, a następnie oni mogą te karawany napaść. Wszystko, co jest w nowym obozie, znaczy wszystko, to jest trochę przesadzone, ale dużo z tego, co jest nowym w obozie, co się znajduje w nowym obozie, pochodzi z kradzieży i rabunku starego obozu, więc no niestety ekonomicznie oni strasznie mocno polegają, albo wręcz są zależni od innych obozów. No tak, ekonomicznie to oni mają tutaj zdecydowanie, tak jak mówiłeś, trzecie miejsce w tej całej hierarchii,
są najbiedniejsi, bo mimo już tak jak mówisz, mają te swoje jakieś zasoby, woda, nie można zapomnieć tej kopalni, nie? No tylko tak jakby umówione, no generalnie co z tego, że nie wydobywają ten kruszec, ten surowiec, tą walutę tak naprawdę, jak z niej nie korzystają. Wiadomo, to nie jest coś takiego, że ten 100% tego urobku idzie do tej górki, bo oni tam sobie coś biorą, ale to jest bardziej na zasadzie, ja nie pamiętam, czy był jakiś dialog, coś mi tam świta w głowie, że... Był z tego, co pamiętam, jak gadałeś z tym strażnikiem kopca i pytałeś go, czy cała ruda tam leci, to on mówił, że oczywiście, że nie, że jakiś tam procent idzie dla ludzi Lee, który jest dalej tam dystrybuowany, ale to nie pamiętam, czy mówił, jaki to jest procent. Zresztą czekaj, jakbym sobie przypomniał, jak ten Mac się nazywał. Nie, procentów chyba raczej nie mówili. Bardziej chodzi o to, że nie wiem, większość pewnie tam idzie do tego kopca, a oni tam dostają takie, wiesz, kieszonkowe, można powiedzieć, nie? Więc no, co z tego kieszonkowego jakby uciągniesz, jak ich cały ten przydział tego surowca tam do nich do podziału, to jest zaledwie jeden dzień handlu bagiennym zielem z obozu na bagnie, nie? Więc to są tak naprawdę grosze. Jak było powiedziane, no oddają jakąś tą sporą część tego całego wydobycia, a oni tam reszta dostają jakieś tam, wiesz, takie grosze na ewentualne przepicie w karczmie albo te zakupy bagiennego ziela tych handlarzy, którzy sobie tam biegają. No ale poza tym, no cała ekonomia obozu opiera się na tym, tak jak mówisz, na tych kradzieżach tak naprawdę, nie? Bo oni nie mają jakiegoś własnego przetwórstwa. Kowale jakiegoś mają? Znaczy, o, wiem co z tym kopcem rudy, bo na przykład Krety mówią, że dostają 50 bryłek rudy miesięcznie. O, no to już jest jakiś tam... Ale tu jest, to trzeba nakreślić, to trzeba powiedzieć, że te 50 bryłek tak naprawdę, to jest trochę taka iluzja, bo jak gadamy z Jarvisem, jesteśmy żołnierzami w służbie magów wody, naszym celem jest wyrwanie się z tej przeklętej kolonii. Musimy ciężko pracować, bo nie chcieliśmy iść na łatwiznę, jak magnaci ze starego obozu, którzy żerują na niewolniczej pracy kopaczy. To jest bardzo piękne słowa, ale niestety Jarvis albo nie wie, albo specjalnie to mówi ze świadomością, że kłamie, że tacy ci dekrety, które dostają te 50 bryłek rudy, tak naprawdę też są wykorzystywani. To też jest niewolnicza praca, tylko idąc w myśl tego, że wiesz, lepiej się kontroluje ludem, który ma zaspokojone swoje najprostsze potrzeby. Ci kopacze, znaczy te krety dalej są kretami, oni nie będą iść w szczeblach swojej kariery, dalej będą wychodzić do kopalni, dalej będą ale dostają te 50 bryłek, żeby móc pójść do karczmy, wypić kilka ryżówek i zjeść coś ciepłego, przez co im się wydaje, że mają super lepsze traktowanie. Prawda jest taka, że po prostu mają lekkie omamienie, że wow, dostałem 50 bryłek rudy i jestem na takim poziomie wyżej niż kopacz z starego obozu, a jakby tak zestawić wszystko, co kopacze ze starego obozu mają i co mają krety, to jakby tak zrobić taką jedną wielką listę, co kto ma, to gdzieś tam na samym końcu i tak wyjdzie, że są na dokładnie tym samym poziomie i tej samej puli, nie? Ja bym się z tym nie zgodził, bo tak naprawdę przyjmijmy tutaj ten warunek, że, znaczy warunek, powiedzmy, że kopacz ze starego obozu dostaje te, powiedzmy, nie wiem, 20 bryłek, a ten z nowego obozu dostaje 50, nie? To jest w perspektywie gry, jak mamy tam potem pod koniec gry 10 tysięcy, to nie robi na nas wrażenia, ale i to tak jest więcej. A weź pod uwagę, że moim zdaniem głównym czynnikiem takim budującym, może nie klimat, ale budującym morale w tym momencie, jest to, że oni to kopią nie dla samego kopania, ale dla idei, bo oni nie kopią po to, żeby, wiesz, magowie mieli lepiej, żeby mieli tam jakąś kobietę, co ich wachluje, tylko oni kopią po to, że kiedyś się wydostaną z tej kopalni, nie? Jakby wydostaną się z tych kajdan, z kolonii i jakby no to jest chyba główny cel tego wszystkiego, ta idea, nie? On idzie do kopalni i nie ma czegoś takiego jak na przykład w starym obozie, że idę do kopalni, kopię te, cały dzień wracam i kolejny dzień i znowu to samo, nie? Cytując ten klasyk. On ma coś takiego, że no to jest kolejny dzień faktycznie, ale to może być na przykład ostatni, bo jutro powiedzą magowie, że okej, mamy wystarczającą ilość rudy, detonujemy, uwalniamy się stąd nara, nie? Więc mi się wydaje, że to jest ta idea, która im przyświeca i jest w tym momencie najważniejsza. No ale zobacz, z drugiej strony masz kreta, który na przykład obok karczmy, który ci wprost mówi, że codziennie go wywlekają z tej chaty i nawet jak już nie może pracować, no co z tego, że ma te 50 bryłek rudy, jak i tak z niego robią, jak i tak go po prostu katują tam, nie? Że wcale tak nie jest pięknie, jak się wydaje. No tak, ale to jest właśnie to, co mówiłeś na początku, że tam jest troszeczkę taki, w pewnym sensie, trójpodział władzy w tym nowym obozie, bo są trzy jakby kasty
i każdy ma inne cele, inne zachowania, inne wychowanie, inną kulturę, inne cele do osiągnięcia, nie? Magowie, czy by gościa wytargali do kopalni? No raczej wątpię. Czy najemnik by wytargał? No już bardziej prawdopodobne, a czy ten szkodnik by wytargał? No to raczej na pewno tak, nie? Bo on jest z najniższego szczebla i raczej ma wywalone na to, że kogoś rączka boli, jakby i tak będzie go targał, nie? No niby tak. No nie wiem, ja po prostu mam takie wrażenie, że koniec końców te krety i tak są tylko kretami i zawsze tymi kretami będą. Nawet jeżeli im trochę więcej zapłacisz, to jest w myśl wina i igrzysk nigdy im nie zabraknie, tak? No tak, ja mówię, że tym kopaczu, że tak właśnie jest, że taki przerażony, że tam go targają za ten, za habety i ciągną go, nawet jego coś boli, no to dla kontrastu można przytoczyć tego kopacza ze starego obozu, który ze starej kopalni w sumie, który właśnie mówi Grimes chyba się nazywa, nie? Tak, to jest ten, co od 10 lat już tam kopie i naprawdę mu się podoba ta robota. Otóż to, no to masz idealny kontrast, niby tam jest tak źle, a tutaj jemu się podoba, więc no, może sobie wybrać, którą stronę bardziej wolisz. Wiesz co, no może masz rację, może zostałem przekonany w tej sekundzie. No ale idąc jeszcze tropem dalej tej ekonomii wewnętrznej, to tutaj, tak jak mówiliśmy, że tam w obozie na bagnie jest cała ta ekonomia taka personalna, skupiona na Iberionie, tutaj to jest bardzo mocno rozwarstwione, bo najemnicy mają stale płaconą odpowiednią garzę, pilnuje ich, żeby mieli dobre wyposażenie, żeby mieli godziwą zapłatę, więc można powiedzieć, że najemnicy dobrze zarabiają, a nawet wtedy takie osoby jak Gorn, chociaż myślę, że Gorn to bardziej robi dla rozrywki niż dla pieniędzy, i tak sobie napadają na te karawany ze szkodnikami, tutaj masz kolejny przykład, bo mówiłem, że wiesz, że obóz w obozie, Gorn ci mówi, żebyś się nie chwalił Lee, że razem ze szkodnikami napadł na karawany, czyli widać, że Lee nie pochwala tego i na przykład uważa, że jest to coś złego, bo może narobić bigosu i nie chce, żeby jego ludzie byli z tym kojarzeni, a Lares ma na przykład to w dupie i dla niego to jest kolejny siapacz do ataku na karawanę. No tak, no bo wiesz, dla niego to jest obojętne, ale z drugiej strony, jak jesteś wyżej w hierarchii, to raczej nie chcesz być kojarzony z tą niższą kastą, nie? No tak na logikę. Ale a propos jeszcze ekonomii, zanim zapomnę, najemnik to ciekawy generalnie zawód jest, bo jednak wynajmujesz się do ochrony jakiejś karawany, czy tam ochrony jakiegoś mienia, ewentualnie jakieś tam inne rzeczy, ale generalnie chodzi o to, że się wynajmujesz za pieniądze. Więc to też jest jakiś, można powiedzieć, jakaś ekonomia wewnątrzobozowa. Tylko że w pamięci mam taki moment jednej z misji fabularnej głównej, gdzie Saturas nam bodajże mówi, że jest bieda taka, że jakąś mamy taką ciężką misję, że nawet nie może nam przydzielić jakby najemników do eskorty, nie? Więc jest jakiś tam zalążek tego, że oni faktycznie mogli być jakiś wynajmowani do eskortowania czegoś, więc to też można podpiąć pod ekonomię, bo niby... Mi się wydaje, że to chyba bardziej chodziło o to, że jest tak napięta sytuacja w obozie, że gdyby przydzielił ci kogoś jeszcze, to by zwracało za dużo uwagę, jakoś tak on to z tego co pewno tłumaczył, a nie, że go nie stać. I też chyba o to, że potrzebują teraz wszystkich ludzi w obozie, bo nie wiadomo, co się zaraz stanie. Tak, ale chodzi o głównie fakt, że jest taka możliwość, że on o tym wspomina, że jest możliwość, żeby wynająć komuś właśnie najemnika, więc bo to może być po prostu nazwa, najemnik, bo coś tam robi, nie? Ale tutaj faktycznie było powiedziane, że można tych najemników przycielić do jakiejś eskorty, nie? Więc faktycznie może to by było kiedyś tam w przeszłości używane po prostu do jako właśnie, że nowy obóz był swego czasu właśnie jakąś taką ostoją właśnie ludzi do wynajęcia, nie? No tak, ale okej, zgadzam się z tym, tylko jeszcze no to idąc dalej tym tropem, więc mamy najemników, którzy powiedzmy są na jakimś szczeblu, że są opłacani, ale jeżeli chodzi o szkodniki, to tutaj na przykład ta ekonomia jest bardzo chaotyczna, bo to wszystko zależy od tego, kto jak gdzie się ustawi, kto komu podpasuje i kto komu co podpierniczy z chat. W ogóle zobacz, jak wygląda ekonomia, choćby nawet przychodzisz do obozu, spuszczasz grukasz kości skrzekaczowi i nagle Gorn do ciebie mówi, no to teraz ta chata jest twoja, masz w nagrodę. No takie... Czyli jednym słowem nagle stajesz się, kurde, dość bogatą osobą w obozie, bo masz własną chatę. Kurde, brakuje mi słowa, jest na to fajne określenie. No generalnie nie ma tam takiego poszanowania mienia i to jest coś na takiej zasadzie jak nie ma niczego na własność tak naprawdę, bo to z dnia na dzień możesz po prostu stracić, nie? No tak. I dlatego ta ekonomia tam jest bardzo chaotyczna, bo tak naprawdę nikt nie jest ani nie jest, znaczy może być bogaty, ale może jednocześnie zaraz być biedny. No to chyba mamy w takim razie, czyli tak jak mówiliśmy, obóz, nowy obóz, mimo że ja go kocham i że kocham ogólnie najemników, to no niestety pod względem wszystkich trzech obozów wypada najsłabiej, jeżeli chodzi o ekonomię, bo pomimo swojej samowystarczalności w jakimś tam stopniu, no to... No niestety, oni są bardzo uzależnieni od innych obozów, a raczej tego, co te obozy produkują, a potem handlują bądź transportują.
Tak, w sumie jeszcze można by powiedzieć o tym a propos jeszcze poprzedniego aspektu tej całej topografii terenu. Generalnie się tak zastanawiam, czy ten głaz, który tam by jest obok tego jeziora, czy on tam był, czy to go jakoś tam dostarczyli, wiesz o co chodzi, nie? Jako swego rodzaju blokadę. Jak masz to jezioro zaraz. A, dobra, wiem o którym głazie mówisz. Czy on tam po prostu sobie tak leży? Tak, czy on tam był, wiesz, naturalnie, czy po prostu faktycznie chcieli jakby zablokować dojście do obozu z tej strony i po prostu go tam jakoś dopchali. Nie wiem jakim cudem, ale powiedzmy, że dopchali, nie? Wiesz co, powiedziałbym ci tak. Gdyby to była jakaś inna gra, to bym powiedział, że prawdopodobnie jest tam on przesunięty nienaturalnie i że może służyć temu celowi. Aczkolwiek grając w Gothica, widząc jak dużo randomowych skał po prostu sobie gdzieś tam leży na mapie, bo są takie miejsca, gdzie po prostu skałki sobie tak losowo leżą, to przez to jest mi ciężko powiedzieć, czy twórcy rzeczywiście zostawili to na zasadzie takiego smaczka, czy po prostu Georg, weź tu pieprznij kamień, bo tak coś pusto tutaj wygląda. No tak, no bo generalnie co ci z tego, że sobie zrobisz bramę tam z prawej strony, jak tutaj masz takie wielkie, wywalone, otwarte wejście, nie? Więc dla mnie to by było takie troszeczkę zaproszenie, nie? No i o tym będziemy też między innymi mówić później na piątym, no, na piątym tym, nie? Dobra, no to jedynka, piątym, druga pyknięta, przechodzimy do mięsa. Przechodzimy do mięsa. Na obozie na bagnie było ciężej, tutaj będzie trochę ciekawiej. Na pewno nie będzie tak nudno, bo chyba tutaj nie ma żadnych sukienek. Zaczynamy od... Strój Kreta to chyba możemy pominąć. Nie? Już sama nazwa strój już wyklucza go z tej no. No to chyba nie ma sensu nawet. Tamte się też nazywają stroje. Dobra, powiedzmy, że to jest ubranie robocze, więc tego nie liczymy, ale zaczynamy od lekkiego stroju szkodnika. No i zobaczmy, co my tu mamy. Już na samej nawet Gothicpedii, to nawet ja się nie muszę wysilać, bo już nawet w Gothicpedii jest napisane, jest to lekkie ubrane noszone przez szkodników, skóra wilka, z której pancerz jest zrobiony, nie gwarantuje dużej ochrony. Nie gwarantuje żadnej tak naprawdę. Tak, tak naprawdę to już mogę powiedzieć teraz na start. Oczywiście są pancerze ze skóry utwardzanej, ale to nie jest skóra utwardzana. Tutaj co on ma? On jest owinięty jakimiś tekstyliami, jakimiś właśnie też skórzanymi rzeczami, no i ma kurtę, na którą ma narzucone futro zwierzaka, w tym konkretnym, tutaj konkretnie wilka. Słuchajcie, nowy obóz, jak sami wcześniej powiedzieliśmy, to był obóz wypełniony łowcami i złodziejami i majsterkowiczami. Oni tak naprawdę korzystali z tego, co mieli pod ręką, tak? Mieli pod ręką dzikie zwierzęta, no to co mieli, tego używali. Generalnie futro zwierząt, w ogóle skóra, poza utwardzaną, tak jak wcześniej powiedziałem, no nie ma żadnej wartości ochronnej. To jest tak, jakbyście na siebie zarzucili kożuch albo jakiś polar i powiedzieli, że no, teraz jak ktoś będzie chciał mnie dźgnąć nożem, to mi nic nie zrobi. No nie, no ten nóż to rozetnie albo przejdzie przez to jak przez masło. No i tak samo jest tutaj. Poza tym, już jak wspominałem w poprzednim podcaście i tutaj też to powtórzę, co już jest oczywiste, że wszystkie zbroje w Gothicu 1 nie mają hełmu, więc o ochronie głowy to już nawet nie wspominam, ale patrzymy, ma odkryte całe ręce, więc wystarczy go ciąć po rękach i już... no i po walce! ale nawet już pomijając te cholerne odkryte ręce, to samo ubranie nie będzie go przed niczym chronić. Oczywiście można powiedzieć, że tam, nie wiem, jak dostanie jakąś drewnianą pałką czy coś, bo przecież są też takie bronie w Gothicu jako jedne z tych najsłabszych, jakaś laga czy coś. Okej, no to w jakimś stopniu to zamortyzuje uderzenie, no to jest jednak futro, no to coś tam zawsze na siebie przyjmie. Ale w kontekście jakiejkolwiek broni ciętej, bądź takiej obuchowej, ale typowo broni, a nie zrobionej warsztatowo na kolanie pałki, no to niestety wartość ochronna tego jest żadna. Ale tu sobie można powiedzieć, że ten strój, bo generalnie mówimy o tym teraz z tą torbą po prawej stronie, nie? Tak, lekki strój szkodnika. Dokładnie tak. No to generalnie bardziej mi to pasuje zamiast jako omawianie pancerza, to w tym momencie można to powiedzieć jako, wytłumaczyć jako troszeczkę taki strój roboczy, nie? Bo generalnie w tym momencie to on bardziej się zajmuje właśnie jakimś dostarczaniem jakichś rzeczy, a ten cały warstwa tacy pancerza to nie jest mu potrzebna, bo ma być mobilny, miał być lekki i ma po prostu spełniać swoje zadania, a nie chronić ewentualnie. A jeżeli pomyślimy o nim jak o łowcy albo łuczniku, albo ewentualnie jakimś drobnym złodziejaszku, tak, no to dokładnie, okay, to dokładnie. To może być, tak? Jak oni tam siedzą w górach, no to muszą używać futer, żeby było ciepło, więc jak tak wyjdzie sobie w takim ubraniu z łukiem, no to myślę, że to by miało rację bytu. No ale to nie mówimy wtedy o warstwie, znaczy o aspekcie ochronnym, a o aspekcie użytkowym, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Co mamy następne? To jest strój szkodnika. Ach, jakie wymyślne te nazwy.
Tak. I to jest mój jeden z ulubionych. Generalnie lubię go, bo ta chusta na ryju to jest po prostu mój bonifik. Ale ty mówisz teraz sarkastycznie, czy nie? Bo czy chodzi ci o to, że ta chusta jakoś tak nienaturalnie sztywno stoi, że zasłania mu gębę? Nie, bo to jest takie totalnie bez sensu, nie? Takie, po co to zasłaniać? Jakby i tak cię widać, po pierwsze. Co to ma być? Co to ma chronić? Jak to jest zwykła jakby szmata narzucona, nie? Wizualnie to niby wygląda, ale... Gdzie myślisz, że w jakimś, a ty myślisz, że w jakimś Afganistanie, czy w jakimś innym, kurde, Kodżykistanie, to jak oni zakładają sobie arafatki, to po to, żeby co, żeby, kurde, kule odbijać? No niby tak, no ale wiesz, no tam nie ma pocisków, nie? Tutaj w zasadzie mogę powiedzieć dokładnie to samo, co powiedziałem już przy stroju wcześniejszym, bo tutaj jest w zasadzie ten sam strój, ten sam schemat, różnica jest tylko, jak ten strój jest ułożony, bo tam masz koszulkę, na którą jest narzucone futro wilka, a tutaj w zasadzie masz całą kurtkę zrobioną z futra wilka, zszytą tam widać tymi rzemieniami, no i na to nałożona chusta, nie? No ewentualnie buty trochę jakieś lepsze, też skórzane zresztą na pewno i też jakieś tekstylia nałożone na to. Także generalnie wizualnie to wygląda o wiele lepiej, ta nawet ten główny tors jest taki bardziej wzmocnione, taka jakaś ta lepsza jakaś, może nawet ta utwardzana nawet skóra tutaj w tym momencie jest, nie? Narzucona. To już by coś tam chroniło. Wiesz, to jest cały czas takie mówienie ala, no okej, gdyby do ciebie ktoś podszedł, jakby na przykład taki ryżowy śledź podszedł do ciebie z kijem, żeby cię pacnąć w plecy, żebyś się lepiej schylał po ten ryż, no to zawsze to jakoś przyjmie na siebie ten cios, nie? To zupełnie nie mówimy tu o jakimś blokowaniu, nie wiem, czy jakiegoś ciosu mieczem czy coś, bo to wiadomo, no to się coś się rozleci i przetnie cię jak... Więc koniec końców myślę, że wiesz co, mi się wydaje, że ta chusta, już pomijając wszystko, no to chyba tutaj miał być taki zamysł, że no ten myśliwy wychodzi na ten, ma taki szalik, no. Wychodzi na długie polowanie, wiesz, rano wstaje, wieczorem wraca, czy się musi ogrzać, jakiś taki pseudoszalik. Trochę to wygląda, jak masz na przykład lekki strój szkodnika i masz ten normalny strój szkodnika, to wygląda troszeczkę jak pokemonowa ewolucja. Zauważ, że w tym mniejszym on ma ten niebieski fragment tej tkaniny, ma taki okej, widoczny, może przydatny, coś, cokolwiek, a w tym stroju szkodnika to jest takie, wiesz, masywne, takie ten niebieski fragment jest taki, wiesz, rozbudowany, tak dosłownie jak pokemonowa ewolucja, tak jakby nie mieli pomysłu, jak urozmaicić tą zbroję, żeby nie wyglądała za bardzo podobnie do tamtej, to mówimy, a wali tą chustę na pół ryja i będzie elegancko, nie? Myślę, że tu dalej chodziło o ten aspekt wyglądania jak taki właśnie rzezimieszek, tylko widzisz, to jest to, bo ja nie wiem, jak oni się nazywają w niemieckiej wersji, nie chcę mi się teraz sprawdzać, a nawet gdybym sprawdził, to nie znam niemieckiego aż tak dobrze, ale pytanie, jak zostało to przetłumaczone na język polski, bo jeżeli w języku angielskim oni są przetłumaczeni jako rogue, czyli łotrzyk, a po polsku jako szkodnik, to teraz pytanie, czy ten szkodnik to jest wierne przetłumaczenie tego, co było w wersji niemieckiej, czy właśnie oni nazwali te postacie jakimiś łotrami, tymi łotrami, bandytami, a po prostu polski deweloper stwierdził, polski dystrybutor stwierdził, że to jest takie zbyt generyczne i trzeba temu dodać jakiś smaczek w postaci jakiegoś ciekawszego tłumaczenia, tak? No mogło tak być. Mi się wydaje, że tu można było pójść w tą stronę, że może rzeczywiście twórcy chcieli im dać takie typowo, takie bandziorski vibe, nie? Albo faktycznie chcieli, wiesz, jakby zaszpanować jakimś ciekawą nazwą, bo wiesz, jakby to byli łotrzyki, to takie też, nie leży mi to, łotrzyk, wiesz, takie, bardziej mi się kojarzy z jakimś RPG-iem, takim typowym, jakimś budowanie klasy, typu wybierz sobie klasę, wojownik, mag albo łotrzyk, no to pasuje, a tutaj, wiesz, szkodnik to jest jednak taka troszeczkę ikona, no bo gdzie indziej masz jakichś szkodników, w jakiejkolwiek innej grze, no chyba nie ma. A na horyzoncie Skyrim się maluje. Ewentualnie tak mi się trochę, jak zacząłem mówić, mi się troszeczkę Fallout New Vegas przytoczył, tam też była taka jakaś taka, nie chcę powiedzieć sekta, jakaś takie ugrupowanie tych punków, tych post-apo, no to też by można powiedzieć, że są szkodnicy. Dobra, mniejsza, lecimy dalej. Musiałbym wiedzieć, o jakiej grupie ty dokładnie mówisz, bo znam wiele tam grup z Fallouta, w sensie nazw, ale o których ci dokładnie chodziło, czy o wielkich Hanów, czy o tych, czy o kajdaniarzy, czy... No nieważne. Ciężki strój szkodnika, który jednocześnie jest lekkim pancerzem najemnika z drugiej części Gothica. Ale mi się fajnie zrymowało, ale rymy. Tu jest element, który uwielbiam i ty wiesz, że ja go uwielbiam. Szykujcie się teraz. Kolce. Te pieprzone kolce. Słuchajcie, powiem wam tak, sam pancerz na pewno jest ciekawszy pod tym względem, że pomijam już te jego buty i spodnie futrem obite. Widać, że one są trochę bardziej masywne, więc można by się pokusić nawet o powiedzenie, że tam jest jakaś warstwa skóry, a na tą warstwę skóry jeszcze jest nałożone futro, więc powiedzmy już tam się robi jakaś taka mała, gruba warstwa, więc przed jakimiś otarciami, uderzeniami, kopniakami, generalnie jakimiś takimi lekko obuchowymi uciosami mogłoby go to chronić.
Tak samo na klatce on nosi futro, a pod tym futrem nosi, widać, taką typowo skórzaną kurtkę. Nie jest to na pewno skóra utwardzana, ale może być to na pewno skóra sztywniejsza. To też w jakimś stopniu mogłoby go chronić. Pytanie, jak gruba jest ta skóra. No zawsze jest to jakiś, powiedzmy, jakaś tam warstwa ekstra, która jakiś tam cios na siebie może przyjąć. Na pewno nie cięty i rąbany, ale obuchowy. Ma na jednej ręce osłonę w postaci tych metalowych blaszek. Jedna ręka jest wciąż odkryta, więc to jest problem, bo w Gothicu oni nie używają tarcz, a szkoda, bo wtedy ta ręka to jeszcze byłaby pół bidy, bo zawsze by się mógł osłonić tą rękę samą tarczą w sobie. No ale powiedzmy, że jest tak zajebisty, że walczy jak florecista czy inny jakiś szpadzista i zawsze lewą część ciała ma do tyłu, a prawą część ma całkowicie do przodu, no to okej, ten element już potrafi mu dać jakąś osłonę. Oczywiście zawsze można tam ciąć w łokieć czy coś, ale to już będzie dużo cięższe, jest dużo większa szansa, że te blachy jednak przyjmą na siebie ten cios i w konsekwencji wyratują go przed jakimś złym, niefortunnym cięciem. Natomiast jeżeli chodzi o te kolce, już pomijam fakt, że te kolce w ogóle są zawieszone na jakimś pasie, który może w każdej chwili spaść od tego, może zostać rozcięty, może się przesunąć, ale słuchajcie, ja wiem, że to wygląda fajnie, ja wiem, że to wygląda cool, ale kolce w pancerzach mają zerową rację bytu. Kompletnie zerową rację bytu i będę, kurde, stał i bronił tego, choćbym miał polec na tej twierdzy, będę bronić tego przeświadczenia, że kolce są kompletnie niepotrzebne i jedyne, co robią, to przeszkadzają, a mało tego, większe zagrożenie stawiają temu, kto ich używa, niż temu, kto potencjalnie mógłby się na nie nadziać. Ale generalnie tak sobie teraz patrzę na ten pancerz i powiem ci szczerze, że ta ręka mi się podoba, naprawdę, bo to jest to, co mówiliśmy wcześniej, nie? Że tam jest, w nowym obozie jest ta improwizorka, nie? Oni nie mają własnych dostaw, oni chyba też nawet kowala nawet własnego nie mają, nie wiem, nie pamiętam. Więc generalnie ta cała ręka opancerzona, to są jakieś chyba w ogóle płyty stalowe, wygląda to naprawdę ciekawie, nie? To jest faktycznie jakaś ochrona. Szkoda tylko, że nie pokuszono się, żeby dać to na drugiej ręce, bo wtedy wizualnie to wyglądałoby o wiele lepiej. Symetrycznie to po pierwsze, a po drugie ta warstwa ochronna byłaby dwukrotnie lepsza, coś takiego, nie? Wstawki, blachy czy coś, to wszystko to myślę, że po prostu zwinęli z jakiegoś transportu, odczepili, przyszyli sobie do pancerza, nie? A jeszcze, bo nie skończyłem tego wątku odnośnie tego kolcu, bo tak w sumie zajechałem te kolce, a ty teraz powiesz mi, no ale Marcello, no ale to czemu te kolce są takie złe, nie? Ej Marcello, czemu te kolce są takie złe? O co ci chodzi? Są chujowe. Słuchajcie, dlaczego mówiłem, że one są większym zagrożeniem dla was? Jesteście wojownikiem i macie taki pancerz, dlaczego te kolce są bardziej dla was przeszkadzajku niż dla mnie, który z wami walczy? Po pierwsze dlatego, że one są bardzo niepraktyczne, w sensie ograniczają wasze ruchy, szczególnie tak jak tutaj, jak on jest zapięty tak na barku. Po drugie, w Gothicu może tego nie odczujecie, bo Gothic to nie jest prawdziwy świat. W prawdziwym świecie większość walk była robiona w szeregach, gdzie ludzie stali ze sobą często ramię w ramię. To takim kolcem prędzej nadziejesz tarczownika, który stoi razem z tobą, który powinien cię osłaniać, niż przeciwnika. Po drugie, takie kolce to jest idealna rzecz, o którą można zahaczyć bronią, które można pociągnąć, o które można wykorzystać przeciwko wam. Na przykład topornik mógłby zahaczyć siekierą o taki kolec i pociągnąć cały wasz bark do siebie, sprawiając, że albo się wywrócicie, albo ściągniecie, albo nie utrzymacie gardy i jego kolega obok w tym czasie na przykład was nadzieje włócznią. I trzecia sprawa, powiedzmy już dajmy sobie, no dobra, już powiedzmy, że mamy ten taki, ten wymarzony moment, że jednak udało wam się kogoś nadziać na takie kolce, no to po co skracacie dystans? Dobra, wwaliliście się gościa z bara i nabiliście go na te kolce, no i w tym momencie ten gość może zrobić wszystko, może, okej, jest nabity na kolce, więc jest jakiś procent szans, że się z tego nie wyliże, że nawet jeżeli zejdzie z tych kolców, odczepi się od was, to na przykład już będzie miał tak poraniony, że nie przeżyje następnego dnia, ale skróciliście dystans, on teraz może zrobić wszystko, on może was gnąć nożem pod żebro, on może wam wydłubać oczy kciukami, on może, nie wiem, wgryźć wam się w szyję, może wam, nie wiem, sprzedać kopa w jaja, a potem skręcić wam kark, a jeszcze idąc w tematykę fantastyki, gdzie mamy orków. No dobra, ork leci, wiecie, jak wygląda animacja walki z orkiem, że on leci na pałę i tak się zamachuje potężnie. No powiedzmy, że weszliśmy pod ten jego zamach i on się nadział na te nasze kolce. Ten ork waży pewnie 3 razy tyle, co my. No to macie teraz na swoim barku coś, co waży 3 razy więcej niż wy i nie macie jak tego z siebie zrzucić, bo jest nadziane,
i taki ork może was przygnieść, albo upadając pociągnąć was tak, że wyrwie wam cały bark. Czyli co chcesz powiedzieć, że to jest totalnie nieprzydatne i mimo, że wizualnie jakieś tam atrakcyjne dla oka, to lepiej z tego zrezygnować, co? No niestety, no przykro mi dla wszystkich miłośników kolców, ja też, są takie pancerze w grach, które mają kolce i mi się zarąbiście podobają, ale nie, niestety, to nie ma żadnego aspektu praktycznego. Co najwyżej, jak strzela z łuku i za wysoko bark podnosi, to jeszcze sobie bródkę pocharata tym. No. Także tak jak było powiedziane, fani kolców, niestety w tym momencie świeczuszka dla was, bo wasz idealny świat został właśnie w tym momencie zrujnowany. Ale powiem ci, jak tak patrzę takim off-topem troszeczkę na ten pancerz, to chyba się nawet pokuszę, żeby troszeczkę, można powiedzieć, naprawić ten pancerz. Bo tak naprawdę ta ręka mi się podoba, wiesz, ona jest unikalna, bo chyba żaden inny pancerz nie ma takiego ramienia. Więc... Znaczy, gdybym ja był projektantem i robił ten pancerz, to tą rękę bym powielił, w sensie na drugą rękę, tak, żeby to... z obu stron to tak wyglądało. Tak, to chcę zrobić, no. Żeby dłonie miały na sobie jakąś skórzaną rękawiczkę, chociaż cokolwiek, żeby nie były po prostu gołe. Nie ochroni ich to, ale choćby, nie wiem, od takich, choćby otarć cokolwiek. Te kolce bym kompletnie wywalił. I zamiast za te kolce na przykład nałożyłbym mu na cały tors, na przykład na klatkę piersiową nałożyłbym mu jakąś taką narzutę z czegoś ciężkiego, na przykład tak jak masz coś a la brygandyna, że narzuciłbyś mu taki tekstylny okrąg, w który w środku są wszyte metalowe plaszki i na to jeszcze raz naszyty ten materiał. Nie? No i to wtedy było spoko. No i to tak by się wyglądało. Teraz idziemy do lekkiej zbroi najemnika, która jest tak samo jak w obozie na bagnie, to jest tak niemiłosierny regres w tym momencie. Co, nie, na ramiennik ci się nie podoba? O co ci chodzi? Nie, no kurde, świetny. Normalnie, stary, czuję się jakbym pojechał do Niemiec, do tych takich klubów, takich ciekawych, gdzie, wiesz, gdzie chcieliście wydymać Freda, a teraz to Fred wydyma was. Ale z drugiej strony patrz, jakie tutaj jest pancerz na nogach. No, co, chodzi ci o osłonę krocza? nie, bardziej mówiłem o tym, na kolanie, nie? Aha, no to... Przecież nawet ciężko jest mi powiedzieć, co to jest. To jest jakiś kawałek metalu, ale to jest zabawne, bo to jest tylko na jednym, także nie wiem, po co w ogóle to jest. Znaczy tu chyba chodzi o to, że jak na przykład strzelasz z łuku, to kucasz na to kolano, nie? Znaczy opierasz się na tym kolanie, nie? To jest tak samo, jak masz w uniformach wojskowych dzisiejszych, wiesz, żołnierze mają te takie ochraniacze stricte na kolanach, że właśnie jak kucają albo się czołgają, to żeby sobie kolan nie poharatać, ale to jest trochę takie, jakbyś jak z kuszy strzelasz, nie? Jak z kuszy strzelasz, to jak już jesteś tam zaawansowany w strzeleniu z kuszy, to wiesz, że twoja postać tak kuca wtedy, żeby się przymierzyć do tego strzału, no to jest chyba jedyna rzecz, która mogłaby tutaj być zastosowana. No tak, to tutaj zwracam ci honor, masz rację, ale tutaj znowu jest taki przypadek, że wiesz, tutaj masz jeden element zamiast, wiesz, po dwóch stronach i to znowu mi pachnie tym, co mówiliśmy w poprzednim podcaście a propos zbroi w obozie na bagnie, że tu jest troszeczkę takie, no te pancerze kosztują, każdy element jakoś jest tam jakoś ceniony, więc generalnie to jest takie troszeczkę dziwne, ale można to wytłumaczyć właśnie tym, że na przykład kogoś nie stać na dwa na ramienniki, ale stać go na jeden. No mówi, dobra, no to jakaś tam jest ochrona, kupię jeden i ma ten jeden, nie? To tym się tego się może otrzymać tutaj w tym przypadku, bo to totalnie niesymetryczne i tak nie wiadomo, po co to jest, nie? Więc ta argumentacja, że to jest właśnie takie, można powiedzieć, no nie cięcie kosztów, tylko brak kosztów, no i jakbyśmy się tego trzymali, to ma jakikolwiek sens. No dobra, ale z drugiej strony, skoro byłeś już szkodnikiem, którego było stać na taki pancerz, to co, nagle jako najemnik tracisz wszystkie swoje pieniądze, już cię na to nie stać? No ale wiesz, jeszcze już pomijając to, ja już nawet nie, to już nawet myślę, że nawet sami widzowie, to już chyba nie muszę tego mówić, że z każdej możliwej strony możesz go zabić, bo nie ma w ogóle na sobie żadnej osłony, ale ja mam do ciebie inne pytanie. Do czego ten naramiennik w ogóle jest przytwierdzony? Co w ogóle trzyma ten naramiennik na jego ramieniu, na jego barku? Mi się wydaje, że trzyma ten naramiennik jedynie siła woli, tak naprawdę. No chyba, no bo ja nie znajduję innego wytłumaczenia. No to jest właśnie, wiesz, ja rozumiem, że że to jest stara gra, ja rozumiem, że pewne detale nie są do dopracowania, ale to jest taka, jak na przykład moja bolączka, jak gram w World of Warcraft, że na przykład jak masz miecz swojej postaci, to ten miecz zawsze lewituje w powietrzu. W sensie na przykład twoja postać chowa ten miecz za pas, i ten miecz lewituje tak plus minus 10 centymetrów od tego pasa i nie jest przez nic trzymany i tak sobie po prostu jest. I tutaj widzę to samo. Na ramiennik, który nie wiem, wola Adanosa go tam trzyma.
No to chyba nie ma więcej do powiedzenia, nie? Bo to jest tak, jak mówisz, że regres między tym, co było, a paradoksalnie, jak sobie tutaj popatrzysz na cenę, nie wiem, czy widzisz ceny generalnie tych pancerzy, no to sobie wystarczy porównać ceny tego wszystkiego i to mi się totalnie nie klei. 1350 bryłek rudy. Dokładnie, a ten wcześniejszy, ten bardziej wizualnie opancerzony, ciężki strój szkodnika, ile kosztuje? 1200, czyli o 150 tylko mniej. No to gdzie są te pieniądze, powiedz mi? Jak tutaj nie działała inflacja, to ja nie wiem, co tutaj działało. Naprawdę, to jest jakieś machlojki Adanosa, przysięgam. A żeś ty mi pytanie zadał. Politycy nie umieją na takie pytania odpowiadać, a ty pytasz mnie z prostego człowieka. Prostego makaroniarza. No. Szczególnie, że powiem ci szczerze, już bardziej ten strój, lekki strój szkodnika daje więcej osłony niż kurwa ten najemnika. Ale wiesz co, jak na to patrzę, to ten naramiennik, bo mi to troszeczkę kuje w oczy, nie wiem jak ciebie, mi to wygląda po prostu na kawałek wyciętego ciężkiej zbroi najemnika. Po prostu kawałek wycięty, wklejony, jakiś pancerz jest. Żeby to nie wyglądało jak zwykły strój kopacza, nie? No tutaj ewidentnie komuś się... Zresztą ja nawet nie wiem, czy jest jakikolwiek NPC, który nosi ten pancerz. Lekką zbroję. Nawet sobie... Czekaj, ty no wiedziałem to. Czekaj, bo sobie sprawdzam teraz w Wikipedii. Nie ma ani jednego NPC-ta, który nosi ten pancerz. To mi się tak wydaje, no bo nie spotykamy jest. Nie, dobra, bo tutaj ktoś zrobił sobie kodami. Nie, Karim też tego. Karim miał średni pancerz. Bo ktoś wkleił zdjęcie z Karimem, jak nosi ten pancerz, ale ja na pewno on tego pancerza nie nosił, bo Karim to jest, wiesz... Nie. Pamiętasz gościa, któremu wrzucałeś, że go ojciec ruchał w co? No? Tak, dokładnie. Dobra, no to tu nie ma co powiedzieć. To jest, delikatnie mówiąc, tragedia i to jest pomsta do nieba. Jakby to Adanos zobaczył, to normalnie by przeklnął wszystkich potężną falą. Też by stwierdził, że koniec z tym balansem, trzeba wziąć jakąś stronę. Tak, to była normalnie jedna potężna fala, która zmiotłaby użytkowników takiego pancerza z powierzchni ziemi. Także idziemy dalej, bo tutaj jest po prostu tragedia. No i dochodzimy do zbroi najemnika. No I tutaj tak. Się naprawdę dzieje ciekawe rzeczy z nogami. Od tego bym chciał, żebyś zaczął. Ciekawe rzeczy z nogami się dzieją, tak? Trochę głupio mi tak mówić, kiedy patrzę na postać męską, jakby to jeszcze była baba, to jeszcze mógłbym się jakoś wypowiedzieć. Ale to jest... W tym momencie wszyscy wyłączyli później, dobra, koniec, ten humor już jest zbyt chujowy. Ale to jest gejowska gra, więc musisz patrzeć na facetów, przepraszam bardzo. No tak, zapomniałem. Kurwa, jak ty to człowiek kiedyś napisał, jak ty to powiedziałeś w jednym z tych swoich filmików, że Gothic jest prawdziwą symulacją realnego życia, bo nawet tutaj, jak podchodzisz do kobiety, to jedyne co słyszysz, odejdź, nie wolno ci ze mną rozmawiać. Tak, tak to wygląda w prawdziwym świecie. No więc tak, chciałeś, żebym zaczął od nóg. No to nogi mamy tak, mamy nałożone blachy metalowe na golenniki i jakąś osłonę nad prawą nogą. Generalnie to jest fajne, tylko nie wiem, czy te nagolenniki nie są nałożone, nie wiem, jak one są przytwierdzone do tej jego nogi. Znaczy, inaczej, wiem, jak są przytwierdzone, ale jak, nie wiem, jakby, ja bym musiał takie coś założyć w realu na siebie, żeby zobaczyć, jak to się realnie trzyma, bo zazwyczaj przy takiej konstrukcji to bardzo lata na nodze, nie jest ściśle przylegające do ciała, a przy kucaniu myślę, że byłoby to mocno niewygodne przy jakimś właśnie takim przycelowaniu z kuszy. No ale powiedzmy, że to już jest jakaś rzeczywiście osłona nóg. Rzeczywiście jakbym ci chciał pociąć nogi, nie wiem, na przykład włócznią się tam wbić, no to ci ten cios ześlizgnie. Bo to wygląda tak troszeczkę jak taka, wiesz, może nie warstwa płytowa, bo to by było... To mi wygląda na bardzo wczesne, jak masz XI wiek, potem XII wiek, to mi wygląda na właśnie takie zalążki bo tak, ogólnie to jest tak w średniowieczu, że bodajże od XI wieku, mogę się mylić, może od X wieku, pozwolisz, żebyś potem na niej krzyczał, bo ja nie chcę, żeby to zabrzmiało jak reklama, ale pozwolisz, że polecę jeden kanał, w którym jest bardzo fajnie opisane to, co teraz chcę powiedzieć. Jakby ktoś z was był zainteresowany, a nigdy w życiu nie oglądał, nikt mi nie zapłacił za tą reklamę, ale jakby ten twórca chciał, to niech się do mnie zgłosi. Jest taki twórca, pewnie niektórzy go kojarzą, Trashing Mad, i on zrobił kiedyś, niestety nie zakończył tej serii, bardzo mi smutno z tego powodu, ale zaczął robić taką serię o nazwie Ewolucja zbroi średniowiecznej, i w bodajże drugim albo trzecim odcinku, bo tam tych odcinków jest chyba 6, omawia XI wiek i tam bardzo fajnie pokazuje, jak to właśnie wyglądało, że na początku zarówno ochrona rąk, jak i nóg zaczynała się od tego, że najpierw to były nieprzylegające do siebie i niepołączone płaty nachodzące luźno na ciało, potem to były płaty schodzące do siebie, ale dalej nieluźno połączone, potem nachodzące na siebie, ale nieluźno połączone, i potem dopiero gdzieś
plus minus w XIV wieku już było to, co my znamy, kiedy wyobrażamy sobie takiego typowego rycerza, czyli w zasadzie zbroja, która jest w każdym punkcie połączona ze sobą, znitowana, ale jest zrobiona tak, że anatomicznie dostosowuje się do ruchów ciała i na przykład kolano jest osłonięte w 100% i razem, a zgina się razem z ciałem, nie? A nie tak, że zegniesz nogę i nagle część tej blachy jest na nodze, część na kolanie, a część już podchodzi ci pod krocze, nie? Że się te elementy rozchodzą ze sobą. Więc to jakby ktoś kiedyś był zainteresowany, polecam sobie zobaczyć. Tak jak powiedziałem, nikt za tę reklamę nie zapłacił, ale jakby ktoś chciał, to się nie wrażę. A generalnie co byś powiedział o froncie, o tym korpusie, bo mi się to czymś kojarzy, ten okrąg, ten talerz na klatce piersiowej. Co byś o tym powiedział? Powiedziałbym tak, że w tej formie, jak jest to pokazane tutaj, to nie ma absolutnie racji bytu, bo to nie wyobrażam sobie w czymś takim chodzić, to musi tak niemiłosiernie być niewygodne, ale jeżeli chodzi o sam talerz w sobie, to choćby w zbrojach tureckich były takie rzeczy. Nie pamiętam, jak to się nazywa dokładnie, nie mam, brakuje mi wiedzy, jak się to nie były puklerze, bo puklerze to jest taki rodzaj tarczy. Nie pamiętam po prostu, jak to się nazywało, ale w arabskich zbrojach były takie elementy, najczęściej na kolczudze, była na przykład, miał kolczugę i na tą kolczugę miał nawieszony oddzielnie albo przytwierdzony oddzielnie, na przykład rzemieniem, taki płytowy okrąg. Jak grasz na przykład w Assassin's Creed Revelations, tam gdzie jesteś w Istambule, to tam na przykład właśnie ci arabscy, znaczy ci sułtańscy żołnierze, oni na przykład mają na sobie takie okręgi, z tego co pamiętam. No i poza tym, co tu widzimy? No, dosyć ciekawy naramiennik, oczywiście przerysowany totalnie. Tak, wygląda, to jest większy niż jego głowa. Już wiele razy tu mówiłem, że elementy pancerza z założenia mają przylegać jak najlepiej ciała i współgrać z tym ciałem, bo na przykład on, jeżeli jest taki wielki, znaczy, że musi dużo więcej ważyć, a zawsze jak mamy pancerze, to każdy zbędny gram jest po prostu usuwany. Ten pancerz ma być w miarę jak najlżejszy przy zachowaniu tego, co chcemy, żeby zachował. Dlatego takie jebitne naramienniki, nie wiem skąd to się wzięło w grach fantasy, że jest taki trend na tego typu rzeczy. Myślę, że to już kiedyś sobie to próbowałem tłumaczyć, że jak gramy postacią z perspektywy trzeciej osoby, to te ramienniki jakoś tak się rzucają w oczy i fajnie, żeby wyglądało jakoś dupnie, a nie żeby po prostu sobie były. Ale to takie moje myślenie jak to potwierdził już kiedyś Instytut Danych z dupy, nie ma żadnego pokrycia z prawdą, a jedynie moje luźne obserwacje. Jeszcze a propos tego pancerza najemników, to te blaszki metalowe, które są przytwierdzone do tego kręgu, one idą aż na plecy. Pamiętam, że tam jest jakiś o-ring, takie kółko, które spina te wszystkie blachy, ale tak jak mówiłem, ja nie rozumiem założenia tych blach, no bo nie jestem po prostu w stanie zauważyć żadnej jakiejś takiej, żeby to jakoś realnie działało. To bym powiedział, że to jedyne, że to jest tak, byłoby tak niewygodne i tak nieporęczne w noszeniu, że nie widzę po prostu zastosowania. Nie widzę. No ale idąc już całkowicie pod te kanony fantazy, no to powiedzmy, że ma na sobie już trochę tej blachy, więc na pewno jest dużo lepiej chroniony niż wszystko, co do tej pory widzieliśmy, nie? No to i płynnie możemy przejść do, że tak powiem, wiśnieńki na naszym torcie, czyli, że tak powiem, podsumowania tego wszystkiego. Tak, czyli ja od razu przepraszam dla wszystkich, co słuchali, że teraz przy tym pancerzu ja tak może trochę brzmiałem, jakbym był zamulony. Po prostu bardzo zbierałem myśli, żeby pewne rzeczy wypuklić, ale nie powtórzyć się albo nie powiedzieć czegoś masła maślanego. O, dlatego taką może lekką zamułkę złapałem. No, to została nam ciężka zbroja najemnika, która jest swego rodzaju kulminacją tego wszystkiego, co tych wszystkich etapów, które właśnie przerobiliśmy, bo to jest i genialnie odsłonięte, znaczy zasłonięte nogi. No niestety brakuje znowu czegokolwiek w sumie na ręce. Są naramienniki tym razem dwa, więc jest komplet. No i nawet można powiedzieć jakieś zalążki, nie wiem, płyty jakiejś ciekawej na tak, klatce. Od razu na start właśnie ten Kirys. On jest fajny i niefajny jednocześnie. Fajny jest dlatego, że wreszcie mamy w pełni zabudowaną klatkę piersiową. Jest pełen Kirys. Tylko to, czego ja nie rozumiem, to jest to takie bardzo dziwne rozcięcie na samym środku tego Kirysu. Kirys generalnie był robiony z jednego kęsa, był z jednej części stali, bądź z przynitowywanych do niej elementów, ale tutaj ja nie widzę, żeby ten środek był w jakikolwiek sposób przynitowany. Ja nie wiem,
wiem, czy on pod tym nosi jakąś kurtkę, która, nie wiem, jest tam od środka przywiązana do tych blach. Trochę to dziwnie wygląda, no bo to tak wygląda trochę, jakby ktoś czekał, aż się go otworzy od środka jak puszkę. Ale widzimy, że to jest za to inny element, który nie wiem, czy zauważyłeś, czyli to takie w kolorze niebieskim takie formujące się w kształt litery V pod jego szyją. To wygląda jak taka troszeczkę koszula pod pancerz, nie? To jest część pancerza, bo to jest też widać, że to jest blacha, ale chodzi mi o sam ten kształt litery V. To jest rzecz realnie istniejąca w pancerzach średniowiecznych. Taki element, bo to jest element wypukły, taki element służył osłonie szyi, czyli jak już mówiłem w poprzednim podcaście, zawsze pancerz jest profilowany tak, aby ześlizgiwały się ciosy w stronę, którą twórca chciał, żeby się ześlizgnęły, czyli domyślę tam, gdzie jest najwięcej pancerza, albo jak najdalej od jakiegoś newralgicznego punktu. Przykładowo naramienniki zawsze są profilowane tak, żeby cios się ześlizgiwał nie w stronę głowy i szyi, tylko jak najdalej od niej. I tutaj ta litera V to było robione po to, że gdy ktoś chciał na przykład ktoś cię ciął w brzuch i uderzył od górnej części, przez to cios zaczął się ześlizgiwać w stronę szyi, do góry, a nie na dół, że na przykład ktoś popchnąć ten cios dalej, to miecz miało się zatrzymać na tym elemencie, żeby właśnie nie dopuścić do tego, żeby ta broń się płynnie poślizgnęła aż do samej góry, żeby przecięła ci na przykład, rozcięła ci szyję. Więc to jest fajna rzecz, to jest fajny smaczek. No wiadomo, że to jak to współgra w tą współgra tutaj jest, ma trochę mniejszą rację bytu, ale no okej, okay, powiedzmy, że z kimś się pojedynkuje i ktoś będzie po prostu rąbnie na ślepo w jego brzuch i już skorzysta z okazji, że już ten miecz znajduje się na jego brzuchu, popchnie ten miecz do samej góry, żeby ciąć go w szyję i zatrzyma się na tym elemencie. Więc to jest fajna rzecz. Nogi to tak jak powiedziałeś, są obudowane. Znowu nie będę się rozwodzić nad tym, jak to one są zamocowane, te elementy na tych nogach, bo na przykład o ile to na górze widać, że jest przynitowane jakimiś tam ćwiekami, to te na dole wyglądają jakby były po prostu luźno, na jakieś tasiemce się trzymały. Ja nie wierzę, żeby to się trzymało na jego nogach. Ja uważam, że on po kilku ruchach to by spadło z niego, ale na potrzeby tego, że to jest fantazji, że to te elementy nie są jakoś tam bardzo detalicznie pokazane, to załóżmy, że się to trzyma tych jego nóg. Tak jak powiedziałeś, są dwa naramienniki, więc to też na plus. Są powiedzmy w miarę wyprofilowane tak, żeby ten cios zszedł z tego naramiennika. To futro wilcze tu mi... No ja wiem, że to jest element estetyczny, ale powiem wam, że generalnie futer się nie używa do pancerzy, a tutaj w tej formie to futro by go co najwyżej drażniło i drapało, bo nie ogrzewałoby go, a jakby jeszcze nie daj Boże popadał deszcz, to miałby zarąbiste zapachy pod samym swoim nosem. No i mamy jeszcze ten taki ciekawy element z ćwiekami na jego kroczu. Rozumiem, że to jest jakaś osłona krocza. No, szanuję, zawsze jakakolwiek osłona punktu newralgicznego w postaci krocza jest ważna. Mogę z własnej autopsji powiedzieć, że co prawda bezpośrednio w krocze nie dostałem, ale podczas jednej z bitew, w których brałem udział, stanąłem w takim bardzo mocnym rozkroku, bo tarczownik po mojej lewej po prostu padł, bo dostał strzał. I ja tak jakby zrobiłem taki rozkrok w jego stronę, żeby na dosłownie sekundę zalepić tą dziurę, która powstała po tym, jak on padł, i idealnie w tym momencie włócznik przeciwnika wyłapał to, że ja się tak rozkroczyłem i mi sprzedał takie piękne pchnięcie włócznią pod pachwinę. No i ja nie miałem na sobie wtedy ochrony na krocze i generalnie gdyby gość trochę popchnął trochę bardziej w prawo, to ja nie wiem, czy ja bym się dzisiaj zastanawiał, czy nie iść do kliniki sprawdzania płodności. Mówisz, żeby cię odłączył od drzewa genealogicznego, co? Raczej dałby mi gumkę, żebym mógł sobie wymazywać każde gałęzie, które mogłyby się ode mnie odrosnąć, nie? Dokładnie tak. Ale generalnie jakby tak dodać do tego pancerza tą ochronę tych rąk, jakby dodać ten, no to już fantastyka, jakby dodać hełm, no to powiem ci, moim zdaniem, pancerz kompletny. Tylko tak faktycznie usunąć to futro, bo jeśli ktoś kiedyś spał obok mokrego psa, albo generalnie wąchał mokrego psa, no to byłby zapach, który Bezzy by czuł non-stop. Wow. Nie jest to wcale przyjemny zapach, jak wali takim mokrym psem. To już jest pancerz, który nie mówię, że jest idealny, ale powiedzmy, że na realia gotika i na realia fantazy to wcale nie jest zły pancerz. Na prawdziwy świat ten pancerz jest do wyjebania kompletnie, to mówię od razu. W prawdziwym świecie taki pancerz byłby w 100% do wyjebania i przerobienia i zrobienia na nowo, albo w ogóle przetopienia i
i na coś innego, ale idąc czysto kryteriami samej fantastyki i gier fantazy, to on jeszcze nie wygląda źle. Ale że nie bardzo spełnia swoją rolę, nie? To masz raczej na myśli. No tak jak powiedziałem, w realu nie spełniałby żadnej roli, zostałby wywalony, ale idąc w konwie fantazy, że to ma wyglądać i to i tak jest dużo bliżej jakiegoś tam realnego pancerza, który nawet w jakimś stopniu mógłby działać niż inne pancerze, więc to jest, powiedzmy, to jest dobre. Nie jest złe, nie jest idealne, jest dobre. W skali realizmu jakbyś miał tak walnąć, ile takiej użyteczności realnej by to miało? Mówisz, że nie byłoby to przydatne, abyś tak od 1 do 10 coś walnął. Czy wiesz, to bardziej by trzeba było mówić konkretnie każdym elementem, bo tak w całości to No właśnie całokształt, jakbyś tak powiedział całokształt. Mocno naciągane 5 na 10. To w sumie nie tak źle, ja strzelałem w okolicach trójki. Ale słuchaj, trzeba oddać jedno, kolców nie ma, także to jest jeden wielki plus. A no tak, no nie ma kolców, no dobrze. Ale i tak mówię, to jest takie mocno naciągane 5 na 10, jeżeli mówię o całokształcie. Czyli ani zły, ani dobry, tylko jest. No jest, no i po prostu. No to co, główne pancerze mamy za sobą. Pewnie zaraz byśmy przeszli do, że tak powiem, pancerza bonusowego, chyba wiesz co mam na myśli. O nie! Tylko nie to. No to co, mamy umówione te główne pancerze, które mieliśmy mówić ze starego obozu, ale w pewnym sensie została nam jeszcze jedna perełka, o której nie wspomnieliśmy. Wiadomo, to powiedzieć. O nie! Nie! Ja wiem, ja nie chcę o tym rozmawiać. Nie! Pierdolę, nie rozmawiam o tym pancerzu. Generalnie ludzie będą mieli troszeczkę tutaj, może nawet wiele osób ból dupy, że omawiamy ten pancerz w tym konkretnym obozie, ale naszym zdaniem to tu pasuje jak ulał. Mianowicie... Twoim zdaniem, kurwa, dla mnie ten pancerz to w ogóle do tej gry nie pasuje. To generalnie będziemy rozmawiać o niczym innym jak o pancerzu z płytek pełzacz, który jest no rewelacyjny. Głównie z płytek pełzacz. Co z tego, że wygląda jak wymięte, nie powiem co. Ale generalnie właśnie w poprzednim podcaście wspomnieliśmy o tym, że no dobra, panowie, ale gdzie omówienie na przykład, nie wiem, szaty wody, czy zdobionej szaty wody, no to nie ma sensu tego omawiać, bo to nie jest pancerz, to jest szata ceremonialna, ozdobna, ona nie ma w ogóle żadnej obrony. Tak jakbyś założył na siebie kot z tapczana i poszedł się bić z wikingami, no to nie ma żadnego sensu, nie ma sensu tego w ogóle omawiać, więc to pomijamy. A przechodzimy do czegoś znacznie, znacznie bardziej ciekawszego, a mianowicie zbroja z pancerzy pełzaczy, która idealnie pasuje do nowego obozu, no bo przecież gdzie ją otrzymujemy, jak nie z nowego obozu, a mianowicie właśnie z tych płytek z tej nowej wolnej kopalni tak zwanej, właśnie te płytki pozyskujemy i właśnie w nowym obozie sobie tą zbroję tworzymy. I że mój kochany rozmówca, mój makaronierz jest wielkim, ale naprawdę wielkim fanem tego pancerza, to ja teraz oddaję mu pałeczkę, a on niech wam wytłumaczy, dlaczego ten pancerz jest rewelacyjny, także zapraszam do dyskusji. Cóż mogę powiedzieć? A mogę powiedzieć tyle, no dobrze, może wizualnie jakoś tam się prezentuje, może wizualnie. Ja nie powiem, jak byłem młodszy i grałem w Gothica ten czwarty raz, bo dla mnie zawsze jak tą grę zaczynam, to czuję się tak, jakbym ją odpalał po raz pierwszy. Taki mam sentyment do niej. Albo inaczej, zacznę od dupy strony trochę. Zacznijmy od tego, że nie wiem, jak wytrzymałe są pancerze pełzaczy. Podejrzewam, że z racji, że to jest postać, znaczy to są potwory jakieś tam magiczne, no to... Są to potwory mityczne. Nie wiem, jak wytrzymałe są płytki pancerzy pełzaczy, ale patrząc się na wygląd, jak pełzacze wyglądają, strzelam, że jest to najprawdopodobniej chityna, która no generalnie przynajmniej, nie wiem, może mnie ktoś poprawi, może ktoś, kto się zna na owadach trochę lepiej niż ja, powie mi, że chityna wbrew pozorom jest bardzo wytrzymałym materiałem. Ja z tego, co wiem, co kojarzę, raczej nie jest jakoś super wytrzymała, ale tak jak podkreślam, ja się nie znam, więc mogę teraz powiedzieć kompletną głupotę, możecie mnie zjechać w komentarzach. No ale generalnie wydaje mi się, że na pewno stal byłaby dużo, dużo bardziej wytrzymała od tego. No, ale już pomijając ten fakt, bo jak już powiedzieliśmy, jest to wymyślony, to zobaczmy sobie w ogóle, jak ten pancerz wygląda. A wygląda on tak. Ten pancerz jest tak niemiłosiernie niedostosowany anatomicznie do sylwetki człowieka. Te wszystkie wystające elementy, to jest wszystko sztywne, bez jakiejkolwiek możliwości dania swobodnego ruchu, gdyby to było naprawdę. To jest już raz. Dwa, że te wszystkie odstające elementy, tak jak mówiłem przy pancerzu najemnika, przy tych kolcach, to jest jedno wielkie proszenie się o to, żeby ktoś po prostu wziął siekierę, zahaczył o to i cię wywrócił. Bo w tym pancerzu, ja wam powiem wprost, że nie chce mi się wierzyć, żebyś w tym pancerzu, gdyby to istniało naprawdę i wszystkie prawa fizyki i inne prawa, których nie znam, bo się nie uczyłem w szkole, działały, to nie wstaniesz w tym pancerzu tak szybko, jak padłeś na ziemię. A jak jesteś na ziemi, to w zasadzie jesteś już martwy. Poza tym podejrzewam, że te płytki by się kruszyły, podejrzewam, że ten pancerz nie wytrzymałby długo, coś mi mówi,
mówisz, że ten pancerz po kilku jakichś takich mocniejszych ciosach zacząłby bardzo mocno tracić na swojej wartości. Już pomijając wszystko to, co do tej pory powiedziałem, ten pancerz, widać to od razu, jak się patrzy na model tego pancerza, on jest wszędzie poszywany jakimiś dużymi kawałkami, nie wiem, czy to są rzemienie, czy to są jakieś nici, ale ludzie, wystarczy kilka ślepych, nawet niewycelowanych, kilka ślepych ciosów siekierą czy mieczem, żeby porozcinać te nitki i ten cały pancerz się z ciebie po prostu spadnie. On po prostu się rozleci. Jak masz takim pancerzem walczyć? Będzie ci kawałek na ramiennika klepać cały czas o rękę, pół nogi ci odpadnie, ta kurtka na torsie będzie w połowie ci dyndać? No nie, po prostu nie. Ja wiem, że ten pancerz jest ładny, jest jednym z silniejszych pancerzy w grze. Ja wiem, że wiele osób jest bardzo... Ja wiem, że wielu osób jest fanami tego pancerza. Ja też kiedyś byłem, ale no... Niestety, gdybym miał zrobić jakiś taki jeden wielki ranking wszystkich pancerzy z Gothica, to on by był gdzieś na jakimś... gdzieś na szarym końcu. No generalnie fajnie sobie to zwizualizować w ten sposób, że jak nawet jak to jest jakaś hityna, jak jest coś tak, żeby sobie to zwizualizować, to można to odwrócić w bardziej realistyczne tony i sobie wyobrazić, że to są po prostu takie kawałki płyty, kawałki blachy spięte ze sobą jakimś łańcuchem, jakimś czymś i sobie wtedy to zwizualizować. No jaką to ma przydatność, jaką to ma funkcjonalność, jaką to ma wygodę, jaką użyteczność, no praktycznie zerową, bo to są po prostu przekoloryzować ten pancerz i dodać inną fakturę na to, żeby to było faktycznie jak, nie wiem, płyta właśnie pancerza, no to po prostu to są kawałki blachy zawieszone na jakimś łańcuchu. To jest tyle. I tak jak mówisz, dobry, nawet nie celny, ale dobry, silny cios, jak się trafi pomiędzy te płyty, w ten sznurek, ten łańcuch, cokolwiek, przetnie to, to się to rozsypie jak, nie wiem, czy wam kiedykolwiek spadła, nie wiem, choinka na święta, jak się rozsypały bombki, no to dosłownie ten pancerz tak by się właśnie rozsypał, w ten właśnie sposób. No albo mówię, jeżeli nie rozsypałby się w całości, to choćby patrz, odetniesz kawałek na ramiennika i już masz unieruchomioną rękę, bo albo się zaklinuje, albo ci będzie cały czas tak latać jak takie skrzydełko i cię obijać i ci śniaki tylko narobi. Też tak naprawdę chyba ręki nie możesz podnieść do pionu, nie? No na pewno nie możesz, jak to się zawsze śmieje, to kiedyś czekaj u takiego youtubera, u Energika to było, jak omawiał gry z Sub-Zero, że jak on to ładnie, on tak śmiesznie to nazwał, że w tym pancerzu nie będziesz zawodowym roznosicielem arbuzów. No nie dasz rady, przykro mi. Ale w sumie to mi się podoba w tym pancerzu, że jest ta ochrona szyi, nie? Ona jest symboliczna, ale jest. Faktycznie jest jakaś ta ochrona szyi. Że rzeczywiście, że jest osłona z boku, że jakby cios poleciał na ramiennik i się ześlizgnął w drugą stronę, to nie poharata ci tej szyi. No to jest ta jedna rzecz, którą powiedzmy ma, czego żadne inne pancerze w Gothicu chyba nie mają w jedynce. Ja szukam właśnie jakichś tutaj pozytywów. Ja szukam jakichkolwiek pozytywów i to jest chyba jeden z nielicznych, że faktycznie hełmów nie ma, ale masz tą ochronę jakąkolwiek tej szyi, tej głowy, no cokolwiek tutaj jest, jakakolwiek ochrona, nie? Jeszcze próbowałem zobaczyć, czy jakieś pancerze ze starego obozu mają, ale nie mają. Tylko to jest jedyny pancerz w całej grze, w Gothicu jedynce, który ma jakąkolwiek osłonę szyi, taką od boku. No ale poza tym, no co tu można powiedzieć ciekawego? Tylko, że to jest niestety też takie duże, bo pancerze średniowieczne, na przykład na ramienniki, były na ramienniki, które miały takie właśnie takie, powiedzmy, ścianki, żeby zablokować cios, tylko, że one były na wysokość kilku centymetrów, a nie tutaj to już doszłoby do 30, może 40 centymetrów. No, tak to wygląda. I to chyba z tyłu nawet też jest ta ochrona, nie? A tego to nie pamiętam, szczerze powiedziawszy nie pamiętam, czy tam było z tyłu, musiałbym znaleźć jakieś inne zdjęcie. To jest generalnie obudowane wokół jego głowy, tylko ten przód mi się wydaje jest tylko odsłonięty, ale poza tym to jest... A to mu zabiera w takim razie całkowicie możliwość normalnego patrzenia, no bo za każdym razem, gdyby chciał gdzieś spojrzeć, to musiałby odwracać całe ciało. No chodziłby jak czołg, nie? Tak naprawdę. Tak, no tylko wiesz, w średniowieczu... gdzie miałeś tego typu pancerze, że miałeś ograniczoną swobodę ruchu głową, bo zaraz ktoś mi powie, że ale przecież w średniowieczu rycerze też tak mieli. Tak, też były pancerze w średniowieczu, które dawały ci tak mały zakres ruchu szyją, że w zasadzie jedyne, gdzie mógłbyś patrzeć, to do przodu, jak chciałeś gdziekolwiek gdzieś się rozejrzeć, to musiałeś obracać się ciałem. Tylko, że takie pancerze to zazwyczaj były pancerze, które nosiła kawaleria, czyli ten rycerz tak jakby z założenia miał w ogóle nie musieć się za bardzo obracać w różne kierunki, bo on zazwyczaj jechał w szarży, a szarża była zazwyczaj prowadzona, jak na przykład jest clean, to szarża jest zawsze prowadzona, że pierwsza osoba na czele szarży jest taką jakby strzałą, która prowadzi całą szarżę, a cała reszta w szarży, czyli te konie i rycerze na tych koniach, dosłownie dostosowują się do tego jazdy. I pamiętam ktoś kiedyś, bardzo głupi przykład od razu mówię, więc się ze mnie nie śmiejcie, ale pamiętam, że w takich filmach fantazy, w którejś części opowieści z Narni było chyba bardzo dobrze pokazane,
właśnie szarżowanie w klinie, gdzie główny bohater jak szarżował razem z innymi rycerzami oraz centaurami i czymś tam jeszcze, to wszyscy jak jeden mąż właśnie byli doklejeni do siebie najbliżej jak się tylko da i cały klin obracał się tak, jak jechał ten główny bohater, a ten główny bohater przez 3/4 szarży miał podniesiony hełm i dopiero już w tych ostatnich 100 metrach, kiedy wiedział, że on już zaraz walnie przeciwnika, wtedy zamykał hełm, bo już wiedział, że nie musi patrzeć na boki, już nie musi sterować tą szarżą, bo już jest ustawiona szarża, a jak już się wbije w przeciwnika, to już musi mieć osłoniętą całą twarz. Pro tip, jakbym kiedyś albo ktoś z moich widzów chciał przeprowadzić szarżę. Tak, już teraz wiecie, jak prowadzić konną szarżę. Dokładnie tak. No i co można powiedzieć o tym pancerzu? Jest przekolorowany, jest przekombinowany, jest nieużyteczny, jest ciekawie wyglądający, jest może jakiś atrakcyjny wizualnie, ale poza tym jak... Xenowi się podoba. Mi się podoba, jest spoko, ale tak jak mówię, no jest taki przekombinowany strasznie, nie? Ładny, bo ładny, ale tak jak się patrzy przez pryzmat jakiejś tak faktycznej użyteczności, no to tak jak mówię, no nawet ja to spróbuję sobie potem zrobić po czasie, jak nagramy ten materiał, ja sobie po prostu wrzucę go do blendera, zobaczę sobie całe animacje tej zbroi. Mi się wydaje, że jak podniosę rękę do góry, to ja mam na ramiennik w szyi. Prawdopodobnie tak to jest. Tak, jak weźmiesz sobie animację walki bronią dwuręczną, to mogę cię zapewnić, że będziesz tam miał wnikanie tekstury w tekstury. No, więc to się nie trzyma po prostu kupy, nie? Tak jak mówię, jest to ciekawy pancerz, jest naprawdę unikalny, jest atrakcyjny wizualnie, ale zero wartości jakiejś realnej, bojowej, sensownej, cokolwiek. Ale musiał się tutaj znaleźć, bo tak jak mówiliśmy z początku, on w pewnym sensie przynależy właśnie do nowego obozu, który właśnie ci omawiamy. Stworzony przez naszego wilka. Tak, w ogóle zrobił te, przewiercił płyty pełzaczy, powiązał jakimś sznurem i masz, to jest drugi najlepszy pancerz w grze, korzystaj. Ja pamiętam, że zawsze miałem problem z tym pancerzem, bo ten pancerz dostajesz trochę moim zdaniem za późno, w sensie, że on, tak jak powiedziałeś, on jest drugim najlepszym pancerzem w grze, tak, który ty możesz dostać jako gracz, ale problem z tym pancerzem jest taki, że ty go dostajesz w takim momencie gry, że dosłownie chwilę potem już masz zbroję z bryłek magicznej rudy. Czy od razu potem? Nie, bo najpierw musisz w tym pancerzu wejść do świątyni śniącego, tam dojść do pewnego momentu, odebrać Uriziela, wrócić z tym Uriziel i dopiero wtedy dostajemy klucze i wtedy możemy sobie pancerz wziąć. No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, porównując na przykład ile ci zajmuje wejście od lekkiego pancerza cienia do pancerza strażnika, to jest pół gry musisz przejść, a tutaj od pancerza z płytek pełzaczy do ulepszonej zbroi to masz tak naprawdę, nie wiem, 1/3 przedostatniego aktu. No to przebije ci to w kronikach, jak wychodzisz z Vardal, to dostajesz pancerz, i który używasz dosłownie przez ostatnie, nawet nie używasz, bo jest słabszy od tego, co aktualnie posiadasz. Nieważne. Czekaj, bo może nie wszyscy jeszcze w 100% ograli, to może nie róbmy aż takich spoilerów. To nie spoiler, bo to jest po prostu abstrakcja w tym momencie, że dostajesz pancerz, który używasz dosłownie nigdy. On jest ciekawy wizualnie, fajnie wygląda, spoko, ale na ten etap gry, kiedy ty masz ostatnie 20 minut rozgrywki tak naprawdę, no to jest zmarnowany potencjał, bo to niepotrzebnie w ogóle ten pancerz był tam wrzucony, mimo że jest ciekawy, nie? On powinien być, nie wiem, znacznie wcześniej, bo to nie ma czegoś takiego, że jak wyjdziesz z Vardal, to sam możesz grać i używać tego pancerza, bo to potem jest od razu teleport do głównego finału i to tyle, nie? Więc... No w sumie prawda. W sumie jest to prawda, chociaż powiem, ja wiem, że tego się nie da zrobić w tak, jak została poprowadzona historia w Kronikach Myrtany, ale brakuje mi, znaczy ja nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem takich rozwiązań, ale Kroniki Myrtany to jest pierwsza gra, przy której poczułem realnie, że szkoda, że nie ma tej opcji, że po zakończeniu gry możesz tak jakby dalej kontynuować grę, żeby na przykład porobić questy, które na przykład gdzieś tam zapomniałeś. No przydałoby się, też jak wchodziłem właśnie do Vardal, to mi praktycznie pół dziennika nagle tak pyk zniknęło, bo nie mogłem tego kontynuować. Ja mówię, co to się dzieje, czy to już jest koniec, jakby już, no i faktycznie był koniec, zamknięta fabuła już była w tym momencie, nie? Ale wiesz co, to jeszcze mnie tak bawi a propos tej zbroi z Vardal, ja zauważyłem, że to w wielu grach fantazy coś takiego się dzieje, tego nie rozumiem. Masz miejsce, w którym leży jakiś pancerz od jakiegoś tam długiego czasu i przez ten czas wszystko poszło do przodu i ten pancerz jest lepszy niż pancerze, które znajdujesz dzisiaj. To tak jakbym ja dzisiaj dostał, nie wiem, był żołnierzem w armii, dostał zajebisty nowy pneumatyczny karabin,
znaczy maszynowy karabin, po czym poszedłem do jakiegoś starego radzieckiego czy tam nazistowskiego bunkra, wyciągnął jakąś starą pepeszę czy jakiś inny Sturmgewehr i by się okazało, że to jest 4 razy lepsza broń niż to, co mam dzisiaj. A czy to można odbić w ten sposób, że tak jak mówisz, byś poszedł powiedzmy teraz do wojska, dostał jakiś podstawowy uniform, on jest, to chodzi bardziej o jakość, wiesz, w tym momencie, powiedzmy tutaj jakościowo jest tutaj jakiś, nie wiem, po kosztach robione, a jakbyś, nie wiem, pokonał jakiegoś radzieckiego żołnierza i na przykład byś zobaczył, że jego uniform jest, nie wiem, utwardzany albo jest jakiś polar od środka, no to wiadomo, no to już masz różnicę, nie? O to bardziej chodzi, o jakość, a nie... Nie, wiem, to mnie bawi po prostu to, że w każdej, kurde, grze fantasy gdzieś tak jest na którymś etapie, że znajdujesz jakiś starożytny pancerz, który mimo, że już go 10 razy inne pancerze powinny przegonić, to i tak jest lepszy. No ale o pancerze z Kronik nie będziemy teraz rozmawiać, bo być może kiedyś taki materiał się po prostu pojawi i wtedy się dopiero nagadamy. Także to zostawmy na razie w kwestii ewentualnych przyszłości, a my teraz przejdziemy do 4. podpunktu, czyli omówienia wartości bojowej, morali i motywacji członków zespołu tego jakże szanownego obozu. O, tu będzie ciekawie, moim zdaniem. No to śmiało, jak mówisz, że będzie ciekawie, to zaczynaj. Jeżeli chodzi o wartość bojową, to powiedziałbym, tu oczywiście możesz ze mną stanąć w szranki, bo ty jesteś zwolennikiem starego obozu, ale mam takie nieodparte wrażenie, że nowy obóz wartość bojową ma trochę wyższą od starego obozu i już mówię dlaczego. Bo może i nie mają takiego sprzętu, jak ma stary obóz, w sensie lepszych pancerzy, ale zauważ, że w starym obozie masz kastę cieni, która tak naprawdę jest takim miszmaszem, bo masz na przykład Diego, który jest bardzo dobrym szermierzem i łucznikiem, ale masz na przykład takiego tego Neka, który... Nie, czekaj, Nek nie był, Nek był strażnikiem, a nie tym. A to inny przykład. Ale masz na przykład Fiska, który jest w zasadzie handlarzem i szczerze nie wiem, czy jest jakimś dobrym wojownikiem. Masz Świstaka, który też myślę, że nie jest jakimś dobrym wojownikiem. Generalnie cienie dla mnie, ja wiem, jakie było założenie cieni, aczkolwiek jak ja grałem w Gothica, to zawsze miałem takie dziwne wrażenie, że cienie to jest taka trochę kasta w starym obozie, która się tak jakby trochę opierdala, bo może się opierdalać, bo niby coś robi, a w praktyce nie musi tego robić, bo strażnicy i tak zrobią to za nich. A w nowym obozie, z racji warunków, w jakich żyją, mentalności, jaka tam jest, ludzi, jacy tam żyją i tego, że na przykład choćby cały czas muszą polować, żeby mieć co do gara włożyć, to powiedziałbym, że tam w zasadzie każdy umie o siebie zadbać w jakimś stopniu i każdy, że tak jak mówiliśmy, tam nie trafiają ludzie, których można wyszkolić na żołnierzy, albo ludzie, którzy tam idą z idei, czy coś, tylko tam w dużej większości trafiają za kapiory, które przynajmniej jakąś jedną w życiu bójkę uliczną przeżyły, raz w życiu na kogoś przynajmniej napadli, no wiedzą, jak się posługiwać sztyletem, wiedzą, jak strzelić z łuku. Myślę, że stąd ich wartość bojowa podskakuje w takim względzie, że tam każdy członek, nawet w najmniejszym stopniu, ale jakoś umie sobie poradzić. Ja bym bardziej wkrzedł w kierunku tego, że no w całej kolonii karnej nie ma jakiegoś takiego prawdziwego wojownika z pierwszego zdarzenia, takiego naprawdę, który kiedyś był wartościowy, oprócz właśnie Lee, który znajduje się w nowym obozie, nie? Więc jak gadaliśmy ostatnio, to ja ci właśnie mówiłem coś w stylu, że no moim zdaniem... Blizna to nie, to nie jest aktualnie kanon, więc nie wiem, czy w ogóle możemy o tym mówić. Wracając, no mamy tego Lee, który był właśnie tym generałem królestwa, więc on naprawdę jest przeszkolony, no delikatnie mówiąc, rewelacyjnie i jakoś wątpię, że on jakby tą wiedzę zatrzymuje dla siebie. Raczej on szkoli tych swoich ludzi, żeby byli jak najlepsi, no i faktycznie są. Więc tak jak mówię... Ale on szkoli najemników, a nie szkodników. A mi się wydaje, że on bardziej szkoli, wiesz, w sumie cały obóz tak naprawdę, bo to jest coś takiego, że jeśli masz dobrego nauczyciela i on jakby szkoli swoich, no to nie podpatrzyłbyś, jak na przykład szkolą się o wiele lepsi od ciebie? No też jest to jakiś, no. Jest to jakiś... Więc bardziej w tym kierunku bym właśnie na to patrzył, że nawet jak wiesz, nie jesteś, jesteś uczniem właśnie Lee i nigdy na przykład nie widziałeś jego jakichś tam ruchów, to jednak jak tam widzisz na tej skarpie, że oni dzień w dzień machają tym mieczem, no to jednak jakieś tam wzorce ruchowe potrafisz sobie podpatrzeć i wziąć dla siebie, nie? Więc ty mówiłeś, że ja będę bronił starego obozu pod tym względem, że ma lepszą wartość bojową i generalnie to wszystko, ale nie, właśnie mi się wydaje, że jednak nowy obóz mimo wszystko jest pod tym względem tej całej wartości bojowej delikatnie wyżej, bo tak jak mówię, no w starym obozie uczy walki jakiś random, a w nowym obozie nauczycielem, można powiedzieć, głównym jest generał królestwa, więc tak porównywać, nie wiem, rower i Lamborghini w tym momencie, więc bez porównania zupełnie. Znaczy, z tego co pamiętam, w starym obozie, znaczy w nowym obozie jako nauczycieli masz przede wszystkim Korda, on też, właśnie my nie wiemy, kim był Kord przed zesłaniem do kolonii. Mnie się wydaje, że Kord musiał być jakimś też żołnierzem, bo popatrz, że w drugiej części Gothica Kord dalej szkoli ludzi w obozie, znaczy tam na farmie Onara i wręcz rzuca do ciebie tekstem, przecież kiedy chcesz się dołączyć do najemników, że on się ciebie pyta wprost, czy
umiesz cokolwiek, bo on nie ma czasu na nowicjuszy, a jak uczysz się u niego, to on tak jakby ucząc cię typu walki jedną bronią, przy okazji uczy cię walki drugą bronią. No tak, no wiesz, mi się wydaje, że to jest jakiś, no ciężko to powiedzieć, że to jest powiązanie z jakimś Lee, ale mi się wydaje, że Lee jak już wybrał go na nauczyciela swoich ludzi, no to nie wybrał jakąś łachudrę, nie? To jakby jest konkretny człowiek na konkretnym stanowisku. Też powiedziałeś, co ma, że oni tam na tej skarpie ćwiczą, to też jest ważne, bo to też chciałem się tego przyczepić, że w starym obozie przed oni też trenują, ale raz, że trenują w zamku i jeszcze w takiej specjalnej sali szkoleniowej, więc tam raczej jakiś cień czy ktoś inny raczej nie zerknie tam, nie? Że tam tylko ci, co mają wiedzieć, to wiedzą. W sali szkoleniowej? Nie, oni na polu normalnie tam przed Gomezem. A nie, przecież tam jak jest ten gościu, który cię uczy strzelania z kuszy, to tam jest takie jakby pomieszczenie, gdzie są tarcze strzelnicze, chyba oni tam trenują, czy nie? W sensie tam, gdzie w dwójce jest ten gościu przestraszony przez chrząszcze? O tym mówisz? No. No? No to można to podczepić, no faktycznie. No. Ja miałem na myśli tych gości, co machają mieczem, więc oni są grali na powietrzu. Patrz, jeden jest za tobą. Co? Zmywam się stąd. Dokładnie tak. On mi się zawsze bugował i spieprzał od razu tam, gdzie stoi udar i spadał z tego tarana i się zabijał. To ja nigdy go nawet za nim nie szedłem, wiedziałem, że to się zbuguje, więc... Aha, no to ja właśnie próbowałem zobaczyć, gdzie on pobiegnie i się zatrzyma i niestety nigdy mi nie dane było zobaczyć, gdzie tak jakby gra go wysyła, bo on zawsze mi na tym taranie się potykał i sobie kupiry rozwalał. Tak jak udar, nie? Udar dostał udar. No kurde, poszedłem, no mówię, ten zjep i nie uwierzy, no ten gość z kucykiem zeżar stoja, bo jak na moich oczach i spierdzielił. Idę do Garonda, a Garond mówi: chłopie, no, udar jak nic. Dokładnie tak. No ale wracamy, mamy jeszcze tam, ale to podejdziemy do tego bonusu, zaraz to tam przejdziemy. No ale tak, to wartość bojowa też, przede wszystkim też to, że masz właśnie tych, że tam masz dużo myśliwych, tak, no myśliwy, no może nie jest najlepszym wojownikiem na świecie, ale też musi umieć sobie radzić, na przykład walka, no choćby łucznik, tak, no masz łuczników dużo, bo ja nie wiem, czy w nowym obozie w ogóle jakiś NPC używa kuszy. Mi się wydaje, że tam wszystkie NPC używają łuków, tak, z bazy. Nie wiem, czy jest jakiś NPC, który ma kuszę załoga. Znaczy, może się trafi jakiś pojedynczy, ale generalnie ja nie kojarzę jakiegoś takiego imiennego, czy jakiegoś znanego NPC, tak, który z kuszą popitala. Właśnie też nie kojarzę. Na obozie na bagnie strażnicy świątyni, którzy pilnują bagien, żeby węże błody nie podeszły, to oni mają lekkie kusze na sobie, a w starym obozie każdy strażnik ma kuszę, plus ci lepsi, tacy jak szakal, mają już tą smoczą kuszę. No tak, tak. No ale ich stać, ale to o tym będziemy mówić kiedy indziej. Także co? Morale i motywacja. No i tu jest właśnie ten też kolejny aspekt, bo jeżeli chodzi o morale, powiedziałbym, że morale tam są ani dobre, ani złe. Wszystko zależy od tego, w jakiej pozycji się znajdujesz w szczeblu społecznym, bo możesz być na przykład dobrym złodziejem, dobrym cwaniakiem u szkodników i twoje morale są świetne, bo jesteś zadowolony z tego, że się umiesz ustawić, podpierniczyć to, co twoje i dobrze to zakopać. Możesz być dobrze opłacanym najemnikiem, albo możesz być taki jak Gorn, któremu dosłownie sprawia to radość, że klepie się i jeszcze mu za to płacą, albo możesz być takim, wiesz, kopaczem jak, może nie kopaczem, tylko możesz być takim kretem, pracownikiem, zwał jak na przykład Homer, który był inżynierem i buduje tamę i się czuje spełniony, że może tą tamę sobie wybudować, ale z drugiej strony możesz trafić na takich szkodników, którzy na przykład cały czas... z racji swojej niekompetencji albo braku szczęścia, czują się źle, bo nie mają tyle, ile mają inni i zamiast myśleć o rozwoju obozu, to myślą o tym, komu się włamać na chatę i coś mu zwinąć. I przez to jest wieczna rywalizacja między tymi szkodnikami, myślę. Ale do tego jeszcze dochodzą krety, które, bo nie mówiliśmy o tym przy obozie na bagnach, no bo tam nie ma kopaczy. Tutaj już mamy aspekt tego, że w obozie są jeszcze krety. I tak jak na przykład w starym obozie wydaje mi się, że większość z kopaczy nie stanęłaby w obronie starego obozu, o czym będziemy mówić w następnym podcaście, ale tak teraz tylko mówię do porównania, to tutaj ten aspekt, o którym mówiliśmy wcześniej odnośnie tego, że oni mają te płacone te 50 bryłek rudy, że mogą pójść do karczmy, bo mają wstęp za darmo do karczmy, żeby się napić, to wydaje mi się, że nawet taki kret, który jest uzbrojony tylko w kilof albo w jakąś pałkę, myślę, że też byłby skłonny stanąć w obronie tego obozu. No mi się wydaje, ja bym to podczepił pod to, co mówiłem wcześniej, że jest jednak ta idea, bo generalnie do
nowego obozu, jak już szli i gromadzili się tam ludzie, to raczej, wiesz, nie mieli czegoś takiego, a zbudujemy sobie jakby wygodne obozowisko, będzie tam miło, przytulnie, fajnie, będą nas głaskać po głowie. No nie, mi się wydaje, że tam poszli konkretni ludzie, którzy faktycznie od początku wiedzieli, że będą walczyć o to, żeby się wydostać z tej kolonii, więc generalnie tutaj morale bym postawił bardzo wysoko, pod tym względem, że jest właśnie walka o tą ideę, o to uwolnienie się z tego więzienia. Aczkolwiek kontrastem do tej idei tych wyniosłych słów jest to, że tam jest troszeczkę taki klimat właśnie takiego walczenia, każdy jest sam, że każdy walczy o swoje, co nakradniesz, to jest twoje. Nie ma jakiegoś takiego, wiesz, braterstwa w tym wszystkim i każdy tak naprawdę jest tam pozostawiony sam sobie. No i to jest najbardziej widoczne właśnie w tych strukturach, tych niższych, nie, jak tych szkodnikach, bo generalnie najemnicy to tam, powiedzmy, trzymają się razem, no magowie oczywiste, kopacze, no czy chcą, czy nie chcą, to i tak muszą, jakby, wiesz, tam ich to, że powiem, trzyma ich środowisko, aczkolwiek no jest jednak wyczuwalny taki właśnie klimat. Znaczy, ja bym nawet podciągnął pod to, że jeżeli chodzi konkretnie o szkodników, to mam wrażenie, że tam jest takie trochę społeczeństwo na zasadzie takiego więziennego gitów i frajerów, że masz na przykład właśnie takiego gita lewusa, łapie frajerów i zaciąga ich na pola ryżowe i się nad nimi po prostu znęca, tak? Jest sadystyczny w tym, co robi. I Lares nic z tym nie robi, bo wie, że nie musi, bo tak długo jak lewus płaci swoją daninę, czy tam swój haracz, czy robi swoją robotę, to on ma to w dupie. Ryżowy książę, nie wiem dlaczego to imię zawsze mi się kojarzy z czymś rasistowskim. Ryżowy książę też przecież japy nie otworzy, bo jemu ma się zgadzać to, żeby pracownicy pracowali i ściągali mu ten ryż. No i to tak właśnie o tym mówię, że tu jest ten problem, że krety się ze sobą trzymają razem, najemnicy się ze sobą trzymają razem, a u szkodników to jest takie, no tego mówiłem, że obóz w obozie, że każdy każdemu tam zagląda przez ramię. No tak, i tak jak miałem mówić właśnie o tej sytuacji z tą chatką, nie? Że niby coś ma, że tu nagle przychodzi gościu, cię wyklepał i kazał ci spieprzeć swojego mieszkania, bo teraz to jest jego, nie? No taki generalnie tam jest klimat, taki folklor. Tak jak mówiłem o tym braterstwie, o tej idei, o dążeniu właśnie do uwolnienia się z tej kolonii. I jeszcze jest problem, jest problem uzależnień, bo po pierwsze masz ryżówkę, czyli alkohol, i drugie bagienne ziele. Zauważ, że w starym obozie masz kilka NPC-ów, które palą, ale nie widać tego jakoś tak, żeby każdy tam jarał, a w nowym obozie możesz dosłownie łazić i sprzedawać jointy po kolei każdemu, nie? No tak, ale czy to jest jakiś problem? No nie widać tam właśnie, nie ma w ogóle żadnej wzmianki, że ktoś tam, nie wiem, wstawiony albo naćpany. No nie widać tego po prostu. Więc czy to jest problem? Chyba raczej nie. Myślę, że w jakimś procencie mógł być. Nie mówię, że to jest jakiś super duży problem, ale myślę, że w jakimś procencie mógłby to być problem. Kwestia, co mówimy jako problem, czy to jest kwestia, tak jak gadaliśmy o obozie na bagnach, że tam, wiesz, przymuleni 24/7, nie? Problemem jest właśnie coś takiego, taki stan ciągłego odurzenia, czy problemem jest, nie wiem. Chodzi mi bardziej o skłonność do, że wiesz, że nie dość, że zakapiory, to jeszcze właśnie skłonność do wszelkiego rodzaju używek i innych takich rzeczy, których, jak to się tak, nie wiem, nie chcę nikogo obrazić, bo to, wiesz, to też zależy, wiesz, no w Holandii możesz palić, a tutaj nie, i Holender ci powie, że to jest nic złego, a ktoś w Polsce ci powie, że to jest narkotyk i że wstrętne i okropne, i wiesz, żeby nikogo nie obrazić, ale tu tak uwaga, podkreślam, mocna generalizacja, że raczej człowiek taki trzymający się raczej w jakiejś takiej strukturze człowieka zadbanego o siebie, no nie będzie do tego podchodzić, tak? No ale z drugiej strony pamiętaj, gdzie się toczy akcja, no to jest więzienie. Tam. No ja nie widziałem, żeby generał Lee palił albo pił, ja widziałem tylko, że w notatkach cały czas pisał świnia jedna, świnia jedna, świnia jedna. No to widzisz, no ty nie widziałeś, a ja widziałem, jak się ostatnio czołgał i prosił o więcej, także kwestia perspektywy. Baltaran, wjedź w moją bramę. Dokładnie tak. No i co? No i w sumie to tyle, no co tam można więcej powiedzieć na ten temat. No generalnie tam troszeczkę jest samowolka, niby są ci liderzy, którzy pilnują tam tych wszystkich łebków, żeby tam się trzymali razem. Myślę, że jeszcze możemy dopuścić, bo jeszcze była tam ta motywacja członków. Myślę, że tu jeszcze można podać taki aspekt, że w obozie na bagnie generalnie większość ludzi jest z góry skazana na to, że będzie tymi nowicjuszami, bo góry już są i raczej nieprędko spadną ze rowerka. W starym obozie ta motywacja jest trochę taka, że no niby masz szansę zostać kimś więcej, ale jak na przykład gadasz z NPC-ami, to dużo NPC-ów ci mówi, że jak miałeś szansę dostać kimś więcej niż kopaczem, to już jest sukces dla ciebie, a potem to jest już, wiesz,
tylko elity wychodzą w górę, a myślę, że tutaj motywacją może być też to, że przez to, że w tym obozie działa dużo cwaniactwa, to jest dużo też łatwiej na przykład udowodnić swoją wartość, przez to jest trochę większa perspektywa tego, że dzisiaj jestem szkodnikiem, jutro mogę być najemnikiem, tak? No tak, no tak to wygląda, no, mój drogi kolego. Ale tak jak mówię, ja pod tą motywację właśnie podpiąłbym fakt, że no, to jest ta walka o uwolnienie siebie i generalnie na tym zakończył ten wątek. Dobrze. Dobrze, czyli przechodzimy do piątego. Czy wolisz najpierw zrobić bonus? No dawaj, piąty bonus będzie na końcu. Dobrze. No to teraz robimy scenariusz, że stary, że nowy obóz jest atakowany. Generalnie Generalnie nowy obóz, tak jak mówiłem, obóz na bagnie jest kompletnie stracone miejsce. Tutaj, jeżeli chodzi o nowy obóz, ja bym powiedział, że to jest taki trochę, że nowy obóz to jest taka trochę broń obusieczna, bo z jednej strony jest, przepraszam, jest idealny do obrony, a w pewnych punktach, ja nie mówię, że cały obóz, bo na przykład, co zaraz do tego dojdę, choćby pola ryżowe, ale generalnie nowy obóz jest dobry do obrony, ale jednocześnie jest łatwy do zamknięcia, bycia odizolowanym. Bo możesz dostać się do tego obozu z dwóch punktów. Możesz wejść przez bramę, a możesz wejść też przez tą ukrytą ścieżkę prowadzącą do kopalni. I teraz załóżmy, że ktoś był na tyle sprytny albo miał na tyle dużo ludzi, że zaatakował z obu stron. Najpierw zacznijmy od kopalni. No kopalnia jest niestety do stracenia, bo kopalnia jest bardzo otwartą przestrzenią, ale jak idziesz dalej od kopalni w stronę obozu, to zauważ, że masz aż dwa punkty, w których jest bardzo wąskie przejście. Takie przejście zaryglować albo jakoś lekko zaślepić i postawić przy tym doborowy oddział ludzi, gdzie część ludzi jest oddelegowana do po prostu trzymania linii, żeby nikt przez tą linię nie przeszedł i część ludzi jest oddelegowana do tego, żeby walić z łuku każdego, kto przez tą szczelinę będzie chciał przejść, bo ta szczelina wymaga, że nie pójdzie przez nią więcej niż góra dwóch ludzi obok siebie, co całkowicie niszczy impet szarży czy szturmu. Tak na przykład były w średniowiecznych zamkach były robione wieże, że wieże były na tyle wąskie, że nie mógł w trakcie wchodzenia na górę iść więcej niż jedna osoba, że szli w szeregu, a dużo łatwiej jest obronić się przed jednym człowiekiem niż na przykład przed 10, którzy przechodzą przez drzwi, tak? I tak samo masz tutaj, tylko teraz wracamy do tej obusiecznej broni, że z jednej strony nikt do ciebie nie wejdzie, bo będziesz ich wyrzynać jak kaczki, ale z drugiej strony ty też nie wyjdziesz, bo tak samo jak oni musisz wyjść wąskim przejściem i ciebie też mogą wyrzynać jak kaczkę. Natomiast jeżeli robimy wejście główne, jeżeli chodzi o tą bramę, która jest prowadzi do wejścia do nowego obozu, no powiedzmy, że do jakiegoś tam stopnia jesteś w stanie jej bronić, chociaż ja i tak uważam, że wystarczyłoby tam jakiś mocniejszy taran, nawet nie mocniejszy, wystarczyłoby ściąć drzewo, wbić w niego kilka kołków i zrobić taki prowizoryczny taran i to myślę, że to by wystarczyło. Tylko, że tutaj problem jest taki, że jak powiedziałem na początku podcastu, że ja traktuję, że tam, gdzie byłem w stanie swoją postacią wejść bez większych problemów, bez robienia fikołków i jakichś innych wymysłów, no to znaczy, że da się tamtędy przejść. I równie dobrze można by było puścić żołnierzy od tego drugiego wejścia tam, gdzie płynie rzeka, przez co ta brama traci w ogóle na znaczeniu. Teraz znowu wracamy do tego, co mówiłem, że jak wejdziesz nad chatkę ryżowego księcia, przez ten taki punkt, tam jest ta strażnica tych najemników, to znowu bardzo wąskie przejście, w dodatku jest ustawione tak, że jesteś w stanie obsadzić tych najemników na skarpie i naparzać do każdego, kto wejdzie w to wąskie przejście, tylko znowu z drugiej strony ty nie wyjdziesz z tego przejścia, bo oni czekają na ciebie za tym wyjściem i ty też nie jesteś w stanie wyjść na tyle dużą grupą, żeby utrzymać linię przy szturmie, tak jakby kontrszturmie. Jedyną opcją, jaka moim zdaniem byłaby w tym momencie możliwa, to jest poczekać, aż wejdzie dość przeciwników na pola ryżowe, a następnie rozwalić tamę i ich zalać. Tylko pytanie, jak skuteczne to będzie, w sensie czy ty ich pozabijasz, czy tylko ich na chwilę powywracasz, a oni wstaną i znowu tam będą, a ty się pozbawisz źródła tej wody plus przejścia, no bo tam przecież ta brama, znaczy ta tama też służy za most, więc to jest to, o czym ja mówię, że dla mnie nowy obóz jest o tyle ciężki, że możesz się tam bardzo fajnie bronić, ale jednocześnie nie wyjdziesz z niego. Jak już osadzą się,
to już z niego nie wyjdziesz. Mnie ciekawi to, że jak na przykład masz to wejście do strony właśnie kopalni, to oni tam mają swój post postawiony, nie? Tak jakby się spodziewali, że nie wiem, że pójdzie źle w kopalni, na przykład nie wiem, się tam pełzacze na powierzchnię wyniosą, bo generalnie to nie powinno być tam zablokowane, wiesz jak to tam wygląda, nie? Jest normalnie postawiona barykada i tak jakby, kurde, tak sobie teraz myślę, czy to przypadkiem nie jest właśnie na takie zasadzie, że oni byli świadomi tego przejścia, że tam kiedyś ktoś może się faktycznie tam dostać i od tej strony ewentualnie zaatakować obóz. No ale to gdyby byli tego świadomi, to raczej nie daliby się zaskoczyć, nie? No nie dali, dlatego jakby ja jestem, że tak powiem, team, nowy obóz jest chyba najpotężniejszy pod względem właśnie fortyfikacji i generalnie tej, można powiedzieć, zdolności przed... No jak nie dali? No przecież oddziały Gomeza wyrżnęły wszystkich w kopalni. W kopalni tak, ale nie mówię o sam obóz, nie o kopalnię. To ja nie wiem, to czekaj, to o której... Bo ja myślałem, że tobie chodzi już tam, bo ty mówisz o kopalni, myślałem, że tobie chodzi tam, gdzie jest bezpośrednio to przejście przez góry. Bo ogólnie od razu mówię, może ktoś sprawdza, może to przejście, o którym mówi Diego, to w górach, ono istnieje, tylko że niestety jest zrobione tak, że bez kodów albo bez dużego fikołkowania się nie dostaniesz do tego przejścia, bo to przejście znajduje się, jak kojarzysz, jak masz wejście do nowego obozu i po lewej masz taką jakby ścieżkę po górach, górach, że idziesz w stronę cmentarza, gdzie jest to idealnie na środku tego przejścia, jak jest jaskinia, to nad tą jaskinią, jak sobie kodami wskoczysz do góry, to masz idealnie to przejście do kopalni. No to mniej więcej tak w połowie, no ale generalnie jak jesteś w nowym obozie i idziesz w kierunku normalną drogą, to powiedzmy normalną, idziesz to normalnie w kierunku właśnie kopalni, no to spotykasz tych dwóch najemników, oni są za barykadą, kojarzysz? A, o dobra, no. chodzi ci o to, gdzie jak idziesz z Gornem, to kord się razem z najemnikami wsadza. Dokładnie, mają to, to jest od początku tam jakby postawione, więc tak jak mówię, oczekiwali, spodziewali się, mieli taką właśnie jakby uwagę na to, że tam może coś zdziać w kopalni i na przykład, nie wiem, pełzacze zaatakowały wszystkich i wylazły na powierzchnię, to jest jedne, albo druga opcja, moim zdaniem bardziej prawdopodobna i ciekawsza, jest to, że oni byli świadomi tego, że jest tam inne dojście do tej kopalni, takie można powiedzieć awaryjne, mniej znane i właśnie mieli w pamięci to, że kiedyś ktoś może to znaleźć i to wykorzystać, więc dlatego tam jest ten post. Znaczy wiesz co, mnie się wydaje, że gdyby mieli taką świadomość w pełni, że to istnieje, to raczej by postawili barykadę na tym przejściu, ale to już są domysły takie. No ale w tym momencie jakbyś postawił na barykadzie... Nie, chodzi mi o to, że to gdzie jest to przejście, że tam raczej by postawili wtedy barykadę albo strażę, nie? Więc mnie się, bo to pamiętaj, że w grze Diego nam to przedstawia tak, jakby nikt o tym kompletnie nie wiedział, że właśnie o to chodziło, że było takie zaskoczenie, że nikt o tym nie wiedział. Natomiast no wiem, wiem do czego pijesz, myślę, że no może trafiłoby się, tylko to jest takie już, wiesz, to już trzeba było gadać z samymi twórcami, ja podejrzewam, że pan Hoge to by wzruszył ramionami i powiedział, no tak było, nie zmyślam. Dokładnie tak. A co do samego przeżywalności, tak jak gadaliśmy a propos tego obozu na bagnie, że oni tam mają te, generalnie mówiąc, jakby zrobili taką typowo prawdziwe oblężenie, że chcieliby ich na przetrzymanie, że po prostu odciąć całkowicie dostęp, stawić samych sobie, niech po prostu sami wymrą z głodu, przejdziemy, jak po prostu przejmujemy obóz, no to w nowym obozie byłoby to ciężkie do zrobienia tak naprawdę, biorąc pod uwagę fakt, że no przecież mają małe, ale zapasy własnego pożywienia, które sami hodują, sami sieją, sami zbierają. To jest pierwsze. Tak, tylko tutaj właśnie powiedziałem, że problem jest taki, że dlatego mówię, że nowy obóz jest łatwy do obrony, ale same pola ryżowe nie są łatwe do obrony, bo z racji lichej bramy plus przejścia przez rzekę, to jest łatwe do przejęcia teren. Dlatego mówiłem, że dopiero za chatką ryżowego księcia tam wyżej, gdzie jest ta taka strażnica w tym takim bardzo wąskim przejściu, to jest punkt, w którym jesteś w stanie zatrzymać nawet sporą armię. Ale pola ryżowe są w bardzo gównianym punkcie, który jest łatwy do zajęcia. No dobra, łatwy do zajęcia, ale łatwy do utrzymania? Pod tym względem, no właśnie... pod tym względem spójrz, no bo dobra, no to idźmy, bawmy się w to, co ty powiedziałeś. Okej, łatwe do przejęcia. Przejęli tam i tam stoją. No i co tam mogą zrobić? Czekać czy szarżować dalej? No dalej nie będą szarżować, bo tam na, jak sam powiedziałeś, na strażnicy stoi dosyć spory oddział łuczników, którzy po prostu wybiją tak naprawdę, więc nie mogą sobie stać tam w miejscu, gdzie są pola ryżowego księcia, muszą się wycofać albo atakować, no bo nie mogą tam stać, bo zostaną wybici. Więc tak jak mówię, no faktycznie do zdobycia to jest łatwe, ale do utrzymania już niekoniecznie.
Ale mogą się okopać na tyle bezpiecznej odległości, żeby nie pozwolić nikomu na tych polach ryżowych pracować, tak? No teoretycznie tak, ale no to w dalszym ciągu to jest takie, wiesz, tam nie ma czegoś takiego, no ewentualnie ta sama chatka tego ryżowego księcia, żeby tam się schować, nie? Ale z drugiej strony, czy to jest mądre chować się w zamkniętej przestrzeni? No nie bardzo, bo tam zaraz ci wbiją z dwóch stron i będzie pozamiatane, więc oni... Zbiło, wystarczy rzucić pochodnie na górę. No dokładnie, no to jest absurdalne. Aczkolwiek, no mi się wydaje, że to nie byłoby takie coś, że mogliby to tam sobie, nie wiem, koczować tam przed bramą. Czy mnie się wydaje, że tutaj elementem przeważającym jest nawet nie to, czy to byłoby łatwo utrzymać, czy źle utrzymać, tylko elementem przeważającym moim zdaniem jest to, że nowym obozem dowodzi generał Lee, który wiemy, że był bardzo wybitnym strategiem i pokonywał orków, którzy według lore Gotika okazali się dużo cięższym przeciwnikiem dla ludzkości niż ludzkość dla siebie. I wydaje mi się, że właśnie to, że mają Lee po swojej stronie, zaważyłoby o tym, że Lee właśnie dokładnie by wiedział, kiedy jest ten moment, kiedy trzeba przeczekać i chwilę pogłodować, a kiedy byłby ten moment, kiedy na przykład odpuszczamy szybko jedną flankę, zostawiamy tam tylko symboliczny oddział, który pozoruje, że jest ich więcej, a całą siłą na przykład wylegamy z jednej strony i po prostu masakrujemy nieprzygotowanych na to ludzi, którzy nie spodziewają się, że nagle cały obóz w 90% wyleje się z jednej strony, nie? No tak, tak. No tylko w tym momencie to jest troszeczkę takie, te, wiesz, takie gdybanie, bo w tym momencie... Piąty punkt był do gdybania, ale właśnie mieliśmy w tym podpunkcie w ogóle używać jakichkolwiek form magii i tego typu rzeczy, ale z drugiej strony właśnie w tym momencie to by było totalnie zmasakrowane, jeśli faktycznie właśnie Watraz i ta cała ekipa tych magów by się wzięła, no i to dosłownie by zrobili dosłownie czystki etniczne pośród tych wojsk przeciwnika. Tu trzeba podkreślić, że gdybyśmy brali pod uwagę ten aspekt, że są magowie, bo przecież przy poprzednim obozie nie robiliśmy tego i tutaj też tego nie robiłem, bo no ja uważam, że to jest trochę głupie porównywać magię, no bo magia tak naprawdę przeważy ci wszystko, tak? No weźmy sobie Wiedźmina na ten punkt, na sekundę i miałeś bitwę, tą bitwę w drugiej części Wiedźmina, miałeś tą masakrę tam Kedwańczyków, tak? I tą Sabrinę Glevisik. No to cała armia się napitala, po czym wychodzi jedna baba i jednym spelem masakruje 3/4 armii, tak? No dlatego ja nie lubię używać w takich porównaniach, przy oblężeniach czy coś w takich grach, nie lubię brać magów pod uwagę, bo moim zdaniem magowie od razu niszczą cały aspekt takiego porównywania, no bo przyjdzie ci jeden Watraz i nie wiem, zrobi kurde lawinę, tak? Tak, tak, ja nie chcę tutaj jakby porównywać, tylko mi chodzi bardziej o to, że to magowie z nowego obozu są jedynymi magami, moim zdaniem, którzy faktycznie walczyli było swoje, bo tak jak mamy guru, którzy to po prostu by tam pchali przeciwnika, nie, to okej, to fajnie to wygląda, a czy magowie ognia by w ogóle walczyli z najeźdźcami? Mi się wydaje, że w ogóle nie, tak naprawdę. Jedynie magowie właśnie wody by faktycznie walczyli o ten obóz. Nie walczyliby, bo tej ferelnej nocy, kiedy Gomez poszedł się odlać i wyszedł, to nagle się okazało, że ktoś ich zamordował. Tak, on nie wiedział, o co chodzi tak naprawdę. Mówi blizna, kurwa, jak Koristo nie żyje? Jak to się stało? Jak to, wszyscy magowie? Jak to się mogło? W ciągu jednej nocy? Parvin, kurwa, coś ty zrobił? Mnie tutaj Żeneta masowała, jakiś wachlowała. Mnie tutaj wracam, wychodzę, a tutaj nie mam magów? No, także generalnie, no co tam jeszcze można powiedzieć a propos tego obozu? No, moim zdaniem, tak jak mówię, tu mamy troszeczkę sprzeczne patrzenie, bo moim zdaniem faktycznie by mieli mega, w sumie najwyższe szanse na przeżycie, ze względu na to, że mają dostęp do wody, do pożywienia skromnego, bo skromnego, ale jest i na takie typowe zagrywki typu przetrzymanie i wygłodzenie przeciwnika to się nie sprawdzi, bo będą wygłodzeni, ale nie będą z tego powodu umierać, bo jakieś tam szczątkowe żarcie będą sobie generować, nie? Więc pod tym względem to jest po prostu mistrzostwo i deklasowanie oponenta na każdej możliwej płaszczyźnie. O czym mówię, tu mi się wydaje, że to też wchodzi w to aspekt, to, że cały obóz nowy, tylko oj, to jest jeszcze jedna rzecz, to jest jeszcze ten aspekt, którego nie braliśmy pod uwagę przy obozie na bagnie, bo nie było takiej potrzeby, ale tutaj pamiętaj, że wrócimy na chwilę do punktu czwartego, czyli do morali i do motywacji członków. Właśnie to jest problem. Najemnicy będą walczyć, Lee będzie ich prowadzić, ale jeżeli chodzi o szkodników, jakie ty masz z racji, że to są oportuniści, w większości zakapiory i skurczybyki, które cały czas między sobą rywalizują o to, kto będzie miał lepiej. Jaką ty masz gwarancję, że po prostu Gomez nie rzuci kilkoma mieszkami bryłek magicznej rudy i jakiś szkodnik na przykład nie otworzy w nocy bramy, albo nie wiem, nie rozpieprzy tamy, albo nie wiem,
nie wiem, nie zadźga kilku strażników i pomacha pochodnią, że teraz możecie podchodzić z drabinami. No żadnej nie masz, żadnej, bo to jest... Poza tym jeszcze jest ten problem, sorry, że się jeszcze przyszedłem, ale jeszcze ten problem obłożenia, że znowu wracamy do tego, że to są złodzieje i tak dalej. To, co jest najgorsze, tu mogę powiedzieć, nie, jak na przykład masz grę o Tron, nie? To pamiętam, to jest bardzo fajna scena w serialu, moim zdaniem. W książce też, no bo to jest jeszcze ten sezon, kiedy to jeszcze jest w książce, ale no ja z racji, że książek nie czytałem, przyznaję się do tego, oglądałem tylko serial, więc bazuję tylko na tym, co widziałem w serialu. Była taka fajna scena, kiedy Bran przyszedł do Tyriona i mówi do, i Tyrionowi zdaje raport, że pozamykał wszystkich lokalnych złodziejaszków w więzieniu, nawet jeżeli nie zrobili nic złego. I na pytanie Tyriona, dlaczego to zrobił, że po co aż tak radykalnie do tego podszedł, to on mówi, byłeś kiedyś w oblężeniu? Wiesz, co jest największym problemem oblężenia? Drobne kradzieże i złodziejstwo. Kiedy już jesteś któryś tydzień z rzędu pod oblężeniem i zaczyna brakować żywności, te szlachcianki są gotowe odsprzedać najdroższe klejnoty za kawałek ziemniaka, to wtedy takie skurczybyki nagle w 5 sekund z typowego ulicznika stają się nowymi szlachcicami, nowymi właścicielami ziemskimi. I tutaj myślę, że jaka jest gwarancja, że te pieprzone szkodniki nie będą mocno rzutować na morale obrońców przez właśnie drobne kradzieże, że na przykład masz, nie wiem, Jarvisa, który już czwarty dzień stoi na bramie i pilnuje, żeby ktoś nie podszedł pod bramę i nie wiem, chce sobie zjeść cokolwiek, bo już pada z głodu i nagle się okazuje, że ktoś mu podwinął ostatni kawałek racji żywnościowej. No to mała wojna domowa w tym momencie. No jest, i to jest niestety ten problem, o którym też chciałem powiedzieć przy rozblężeniu, co też trochę rzutuje na ewentualny wynik później obrony nowego obozu, że tam obawiam się, że bardzo dużo byłoby wewnętrznych konfliktów, podejrzeń i osłabienia morali przez to, że tak naprawdę nie tylko musisz patrzeć, nie tylko musisz pilnować, żeby ktoś ci nie podszedł pod bramę, ale też musisz pilnować, żeby ktoś ci się do kufra nie dobrał. No tak, generalnie trzeba powiedzieć wprost, że szkodnicy nie są lojalni wobec tak naprawdę nikogo. Niby mają tego swojego przywódcę, ale czy oni go będą faktycznie słuchać w takiej podbrankowej sytuacji? Myślę, wydaje, że wtedy po prostu w górę weźmie ta sytuacja typu każdy walczy o siebie i no jak mówisz, nie, dostaliby jakąś ofertę, jakiś mieszek za, nie wiem, tak jak mówisz, otwarcie bramy czy tam rozwalenie tamy, no to myślę, że długo by się chłop nie wahał, a jeszcze jakbym powiedzieli, że mają dla niego posadkę w starym obozie, żeby sobie też chillował na ławeczce jak Diego, no to jest kwestia 3 minut zastanowienia i gościu podejmuje ryzyko, nie? To, że Gomez później wyciągnie miecz i powie, tu i grałeś się, śmieciu, to już inna sprawa. Dokładnie tak, wyprowadzam cię tak jak w tym, na początku gry, do tych dwóch zjebów, nie, i tam w trójkę cię chyba chcieli przekopać, nie pójdzie im to i jak gościu taki obolały, to będzie mówił, ej, ale to żart był, ja tak naprawdę też kiedyś byłem nowy, ja chciałem też zaistnieć tak jak ty, to co, rozejm? Nie, śmieciu. I co, idziemy do bonusu teraz, nie? Tak jest, bonusowe fragmenty, tak jak ostatnio w podcaście można powiedzieć o ikonicznych postaciach z tego obozu, a jest ich tutaj troszeczkę więcej niż na obozie bagiennym. Niż obozie na bagiennym. To może zacznijmy od tych, zobaczymy ile ja pamiętam z takich, na pewno ciekawa postać na choćby właśnie Lares, czyli gość, który w drugiej części Gothica on już jest, należy do najemników i robi za oczy i uszy Lee, ale skupiając się na jedynce, to jest gość, widać ewidentnie, że ma łeb na karku, zresztą, bo przewodzi bandą nielojalnych baranów, który jest w pełni świadomi, co to są za ludzie, a moim zdaniem dużo ciężej, dużo większy szacunek należy się komuś, kto potrafi utrzymać w jako takich ryzach i w jako takim posłuszeństwie bandę skurczybyków, które tak naprawdę nalałyby na jego grup, jakby mogły, niż bandę zdyscyplinowanych żołnierzy, którzy są opłacani do tego, żeby nie musieć narzekać. Dodatkowo widać, że gość jest inteligentny pod samym faktem, że jak my obsuniemy listę od Jana, no to skurczybyk potrafi tak podrobić pismo, żeby poprosić o takie rzeczy, które on potrzebuje, ale żeby osoba, która dostanie tą listę, nie miała od razu takiego, no kurde, no nie wierzę, że Jan aż tyle poprosił, albo nie wierzę, że Jan poprosił akurat takie rzeczy, coś mi tą listą nie gra, tylko bez kozery, aha, dobra, Jan potrzebuje tego, tego, tego i tego, wysyłamy karawanę, więc to myślę jest jedna taka ikoniczna postać. Teraz ty chcesz kogoś poruszyć? Czy ty jak robisz? No mi się wydaje, ja bym w sumie jedyną osobę wymienił, czyli właśnie generała Lee, który moim zdaniem jest ikoną tego obozu.
Wiem, że wiele osób się nie będzie zgadzać, w sobie wymieniam, nie wiem, Saturasa czy cokolwiek. Więcej ma do powiedzenia w całej fabule niż ten Lee, ale generalnie moim zdaniem Lee jest taką właśnie ikoną, taki wiesz, charyzmatyczny, mimo że nie pokazał tego za wiele, ale właśnie charyzmatyczny, taki rządzący twardą ręką, który ma ciekawą historię, która niestety nie została nam za bardzo przedstawiona, ale może w jakiejś teorii się to kiedyś rozwinie. Aczkolwiek, no tak, to jest moim zdaniem najciekawsza i najbardziej taka ikoniczna postać z całego obozu. No ewentualnie Gorn, nie? Gorn też, ale wiem, że to i tak byś wymienił Gorna, więc zostawiam to tobie. Ja wiem, że się często w tych podcastach odwołuję do tych past w Samuraja Fahrenheita, jeszcze był drugi gościu też od past, Punker on się chyba nazywał, to pamiętam, pozdro dla kumatych, mnie najbardziej rozbawiło podsumowanie generała Lee, bo w drugiej części on bardzo dużo robi, tutaj on był taką trochę marginalną postacią w pewnym sensie, ale pamiętam, że w jednej z tych past oni, jak rozjebało mnie to do łez, jak Kret mówił, przepraszam, zbieracz ryżu mówił, no i mamy jeszcze taką ładną tamę, co prawda ten, mamy taką ładną tamę, Horacy się nią dobrze zajmuje, no i jeszcze jest Lee, który średnio raz w tygodniu stoi na tej tamie i sadzi srogie monologie, potem drze się na ludzi, żeby pozwolili mu przejść. No generalnie do tego się to sprowadza, ale tak jak mówię, no jest to po prostu ciekawa postać, nie? To bawi, że zawsze jak się, ja myślałem, że mi się to kiedyś zbugowało, ale ja zauważyłem, tam już przeszedłem tą 27 razy rzędu Gotika. On zawsze po przejściu tego wielkiego monologu zawsze drze na ciebie mordę. Mogę przejść? Z jakich ikonicznych? Ja bym powiedział, że z ikonicznych postaci, może też mam trochę zakrzywiony obraz z tego względu, że te postacie trochę więcej znaczyły w dwójce niż w jedynce, ale mnie się wydaje, że się rzucały w oczy, bo w przeciwieństwie do takiego na przykład obozu na bagnach, gdzie z połową bali nie miałem ochoty rozmawiać już przez tam fakt, że tylko jak to? Odezwałeś się do bala? Przecież nie możesz tak robić. A tutaj z tymi ludźmi dało się normalnie pogadać, to no myślę, że Torlov, który w pierwszej części miał taką rolę trochę marginalną, bo siedział przy wejściu do tam, gdzie rezydował Lee i był takimi trochę oczami i uszami Lee bezpośrednio zaraz przy jego wejściu. W drugiej części został nie de facto prawą ręką Lee, bo przecież na farmie Onara on sprawdza wszystkich nowych najemników, to on poddaje ich próbie i to on tak jakby ma ten prawie że decydujący głos w tym, kto dołączy, jak to nie, bo Lee tylko przyklepuje, aha, jak Torlov cię zaakceptował, to dobra, smyk. Torlov był w przeszłości chyba marynarzem, czy albo kapitanem. Coś z żeglugą, no fakt. Myślę, że możemy Wilka wymienić, który w pierwszej części jest tak naprawdę kwatermistrzem szkodników. To wiesz, to też trzeba mieć pewną dozę respektu i jakiejś charyzmy, żeby w bandzie skurczybyków, którzy okradają się nawzajem, zarządzać całym sprzętem i nie martwić się, że ci zbrojownie opitolą. Bardziej nie respekt, a bardziej zaufanie w tym momencie, wiesz? No, zaufanie i też jest też pomysłowy, no bo jednak robi dla nas ten pancerz pełzaczy, tak? No ma chłopak kreatywne spojrzenie na świat. Tak, potrafi wywiercić otwory i przewlec je nitką. Gratuluję. No dobra, ale on pierwszy na to wpadł. To gratuluję, no. Powiesz, że kto jeszcze? Myślę, że może na pewno z ikonicznych postaci Jarvisa może nie, bo on w pierwszej części nic nie robi poza gadaniem jednym tekstem do nas. Gorna nie ma co wymieniać, bo każdy zna Gorna. W ogóle zobacz, jakie to jest piękne. Tak się mówi o tym, że ta Polska to jest taka rasistowska i że wiesz, czarnych to w ogóle ni cholery. A zobacz, Gothic wyszedł chyba w którym? 2004 roku? 2001. W 2001 roku jakoś nikomu nie przeszkadzało to, że Gorn był czarnoskóry. Wszyscy uwielbiali tą postać. No ja pamiętam, że Gorn to była jedna z moich ulubionych postaci tak w ogóle. No ja nie wiem, skąd się wzięło, że jakiś rasistowcy jesteśmy. Nie zgadzam się z tym. Absolutnie. Wiesz co, chyba to wszystko zależy od tego, do jakie środowisko wpadniesz i z kim porozmawiasz. I też na kogo trafisz, kto ocenia, co już jest rasistowskie, a co nie, tak? Bo możesz wpaść na osobę, która ci powie, że samo powiedzenie słowo czarnoskóry już jest rasistowskie, bo powinieneś powiedzieć afro jakiś tam, nie? No tak. Wiem, o co chodzi. No ale tak, no widzę. Jakoś kurde, Gorn, jedna z najlepszych mord i jakoś nikomu nie przeszkadzało to, że wyglądał jakby miał tu nam zaraz, wiesz, albo dobra, nie kontynuuj, bo wyjdzie na to, że rzeczywiście jesteśmy realistami.
To jeszcze z nowego obozu. Tylko czekaj, bo ty teraz coś w tym momencie zrobić źle, bo ty wymieniasz wszystkich tak naprawdę w obozie, a masz wymienić ikoniczne postacie. Takie najbardziej zapadające w pamięć, bo ty w tym momencie wymieniłeś 15 postaci, a to masz wymienić maksymalnie 3. Najciekawsze, najbardziej ikoniczne. Na tym polega ikoniczność. No to dobra, no to moim zdaniem Gorn, bo jest naszym przyjacielem, na pewno generał Lee. No i dla mnie Kord i Torloff. Zarówno z tego, z jakie stanowisko piastują i kim i co umieją, tak? No jeszcze Larys, no ale to Larys już wyjaśniliśmy dlaczego, tak? Czyli co, mówisz, że Saturasa nie szanujesz? A wiesz, że on też jest czarnoskóry? Słuchaj, ktoś, kto mnie nazywa sukinsynem, nie zasługuje na mój szacunek. Czy pan nie ma szacunku do czarnoskórych? Proszę przyznać. Dla mnie z szacunku wart jest Riordan. Riordan, tak. Riordan akurat ma zajebistą przeszłość. Czy wiesz co, ja go lubiłem jeszcze zanim wyszły Koreniki i uwaga, to jest najgłupszy powód na świecie, ale z całej tej bandy magów lubiłem Riordana, dlatego że z nim zaraz po Saturasie można było najwięcej sensownie pogadać i miał taki fajny wąsik. Też taki sobie zapuść. Może cię przyjmą do kręgu. W kręgu magów dupy? Tak, kręgu słuchaczy Xena. Podziękuję za takie osiągnięcia. Do CV byś sobie wpisał, no co ty? Szanuj. A weź przestań, człowieku. Jeszcze później będą ode mnie wymagać, żebym zrobił z sześciu pereł ten wodną sferę. Kto ma wiedzieć, ten wie. O, ciekawe, czy ktoś będzie ogarniał, o co chodzi. Ja na to wpadłem kompletnym przypadkiem, jak zwiedzałem miasto, to tylko tyle powiem. W sensie na te perły, czy co? Nie wiem, jak je zdobędziesz, masz mnie przynieść. Nie wiem, ukradników, zabij cokolwiek, ale zmarnowałeś moją pracę. To mnie tak rozbawiło, że to wiesz... Żeby nie zdradzać, żeby ludzie się domyślili, ale kto ci zleca to zadanie i pierwsze co ci mówi, że nie obchodzi go, gdzie kogo on reprezentuje, a mówi ci, że nie obchodzi ci go, jak to zdobędziesz, bo rozpieszyłeś mu robotę i nie obchodzi go, czy ty to kupisz, ukradniesz, czy nawet zabijesz, ale masz mu to przynieść. No tak, no. W zębach. W zębach, dosłownie. Ale to było łatwo można zdobyć, bo to praktycznie na każdej z wysepek były te małże, te do otwierania, więc mega szybko to szło dropnąć. A też jakby ci brakło, to tak naprawdę mega dużo handlarzy w tych przyportowych miejscowościach typu właśnie, jak się nazywało, nie zagłębie tego żeglarza, czy tylko kurde, nie potrafię sobie przypomnieć, no generalnie wszystkich tych... Wiesz co, ja nie wiem, dlatego że ja tylko raz to ograłem i chciałem do tego wrócić, ale jak się dowiedziałem, że ma wyjść to 2-0, to czekam już na to 2-0, wiesz? No to spoko, to przed tobą jeszcze sporo odkrywania, mimo że nie mówię o tej dwójce, ale jednak z podstawki jeszcze troszeczkę ci zostało. No ja muszę jeszcze psa znaleźć. Nie znaleźć psa? Przecież ciebie nawet pytałem, gdzie się go znajduje, bo go nie wpadłem na niego. Chryste, panie, ty jesteś świeżak. Z kim ja się zadaję? Chryste, panie, żeby psa nie mieć. No i co? I chyba omówiliśmy wszystkie aspekty nowego obozu. Tak, mi się wydaje, że temat wyczerpany, biorąc pod uwagę, że też ponad 2 godziny z tego materiału wyszło. Także sobie wyobraź, jakbyśmy to robili podczas jednego podcastu, żeby omawialibyśmy to wszystko w jednym podcaście, jak wtedy próbowaliśmy, no to po 6 godzin by to wyszło, bo stary obóz myślę, że też lekko 2, bo nawet 3 godziny będzie trwać. Gdybyśmy wtedy to zrobili tak, jak wypuścili Lord of the Rings, wersja reżyserska, to byłby podcast Xen Marcello, wersja reżyserska. Tak, ja potem połączę te wszystkie podcasty w jeden i zrobię takie właśnie, wiesz, Cinematic Edition, że dla osób o mocnych nerwach, które potrafią słuchać głupiego gadania o gierce 20-letniej przez 7 godzin. Jak ktoś to obejrzy cały, to dostaje zniżkę na Gothica na Google o 20%. Mimo, że teraz kosztuje 4 złote, nie? Ale to są dobrze wydane 4 złote. Jak najbardziej, najlepiej wydane. Dobra, no to co? Temat mamy zamknięty. Myślę, że wyczerpaliśmy temat na wszelkie możliwe sposoby. Omówiliśmy jakieś głupotki nasze, ewentualne jakieś tam sytuacje omówiliśmy. Kto by przeżył, ten by przeżył. Omówiliśmy nasze ciekawe, przynajmniej w naszym mniemaniu, interesujące postacie. Omówiliśmy pancerze, w tym jedno bonusowe. Omówiliśmy wartość bojową, morale, jakąś ekonomię obozu, czym tam się specjalizują, na czym zarabiają, że są biedni w opór. No i chyba wszystko. To może teraz coś... dla naszych, kurde, ja zawsze się łapię na tym, że mówię naszych, a to w sumie twoi widzowie. Poniekąd teraz też twoich, nie, bo ciebie też od 2 godzin słuchają co najmniej. No dobrze, to pozwolę sobie na takie rozbisurmanienie. No to w takim razie może dla naszych widzów teraz jeszcze zostawić jakąś ciekawostkę plus co powinni powiedzieć, żeby dostać serduszko. No ja wymyśliłem w poprzednim, także twoja kolej. A co ty wtedy wymyśliłeś? Proszę, nawet nie pamiętam, co ty wtedy tam dałeś. No to było to, że mają powiedzieć w jakich warunkach słuchają naszego podcastu, czy jadą do domu, czy na kiblu, czy podczas zmywania naczyń. Także ty teraz może wymyślić coś
coś kreatywnego. Proszę napisać w komentarzu, kogo wolicie słuchać w tym kogo wolicie posłuchać w tym podcaście, czy ja wam bardziej podpasowałem, czy Ksen. Zrobimy sobie małą wojenkę, czyj głos bardziej męczy, a czyj głos bardziej pieści ucho. No to teraz żeś zaszalał. Zrobiłeś wojnę w komentarzach. Spoko, przecież i tak wszyscy napiszą, że nigdy w życiu ciebie. Posłuchajcie, jak teraz pojawią się co najmniej 3 komentarze typu wąt z makarniarzem, to jest ostatni podcast z nim i żegnamy gościa. Także jak... Zaraz. Jak macie go dość, napiszcie komentarz wąt z makarniarzem i to obiecuję wam, przysięgam z ręką na sercu, wierzę w Adanosa, że to jest ostatni podcast z tym człowiekiem, który zranił moje serce w tym momencie, zdradził moją wiarę w trójpodział boskiej władzy i ja jestem rozczarowany postawą tego człowieka. Adanosie, miej go w opiece. Tam, tak jak kruka, Beliar też mnie przejdzie. Dokładnie tak. Także co? No dobra, tak poważnie już teraz, bo ten, śmiechy śmiechami, ale tak wtedy pytaliśmy o to właśnie, jak oni słuchają tego podcastu, to może teraz warto by było, żebyście powiedzieli w komentarzach, bo będzie jeszcze trzeci podcast z omawiania obozów, to chyba może warto zapytać, o czym ewentualnie jeszcze by chcieli posłuchać, bo to myślę, że tutaj tak naprawdę leży teraz clue, no bo wyczerpaliśmy tak naprawdę kilka aspektów w każdym podcaście. Znaczy tak naprawdę jakbyśmy się faktycznie spieli, nie? Jakbyśmy faktycznie się spieli i byłoby może nie tyle zapotrzebowanie, a zainteresowanie bardziej, to można po prostu, tak jak mówiliśmy wcześniej, można to pociągnąć na inne tytuły, na przykład Gothica 2, tam też jest sporo gildii, pancerzy, kast do omówienia, można też jakieś teorie obgadać razem, także tematu jest naprawdę sporo, jeśli macie jakieś, to śmiało możecie podsyłać. Ja zresztą się mogę tutaj nawet pochwalić, że w momencie, kiedy dzisiaj wypuściłem wam materiał o przeszłości Marvina, to dostałem dosłownie 7 maili z waszymi propozycjami na kolejne materiały. Także z tego miejsca dziękuję, jeśli ktoś z was to słucha. Także mega dzięki. I tak samo może być w tym przypadku, jeśli macie jakieś ciekawe właśnie pomysły na podcasty, gdzie możemy sobie na jakiś temat pogdybać, nierzadko gadając głupoty przez parę godzin, to też możecie śmiało napisać w komentarzach, na jaki temat chcielibyście nas posłuchać. No i to by było fajne, tak tylko jakbyście, jeżeli już będziecie na przykład pisać maila, to można by to, żeby, jeśli ja na przykład mogę poprosić, bo ja coś takiego wolę, żeby jak już macie tą możliwość się rozpisać, to właśnie zamiast spróbujcie powiedzieć, co by was bardzo interesowało, na zasadzie nie rzucać tylko hasłem, powiedzcie coś o pełzaczach i tyle. Tylko żeby wiecie, tak właśnie fajnie by było uściślić, co konkretnie wam by leżało. Tak, żeby nie było takich pomysłów typu, no możecie pogadać o waszych sposobach na zarobienie 50 sztuk złota, żeby się zabawić z Nadią i jak najszybciej to zdobyć. Bo to troszeczkę poniżej naszego poziomu, mimo że reprezentujemy naprawdę płytki poziom, to jest jeszcze troszeczkę niżej niż my. Speedrun do Nadii, to trzeba zrobić jakiś film na YouTubie z takim, trzeba zrobić, jeszcze nigdy nie słyszałem, że ktoś zrobił speedrun z Gothica do Nadii. No to można pomyśleć, żeby można pomyśleć. Ja pierdolę. To dobra, pomyślałem, to co, na serduszko, to może tak zrobimy. Jeżeli chcesz mieć serduszko pod komentarzem, napisz Welcome to the Ryżfields. No, elegancko. Nie, welcome to the pola ryżowe. No, prostsze do napisania. Dobra. Także tak. Wy wiecie, co napisać, jeśli dotrwaliście do tego momentu. My serdecznie wam dziękujemy za poświęconą uwagę i swój czas. Mam nadzieję, że te prawdopodobnie 2 godziny, bo nie wiem, ile to finalnie wyjdzie po pocięciu. Mam nadzieję, że spędziliście miło, cokolwiek teraz robiliście w tle, bo mam nadzieję, że nie skupiliście w pełni uwagi nad tym, co my mówimy, bo no, to jest delikatnie mówiąc troszeczkę zmarnowany czas. Mam nadzieję, że w międzyczasie faktycznie ktoś sobie chociaż te naczynia pomył. Także dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym materiale. Dziękujemy i do zobaczenia. Podcast Spod Bariery.